wybranie odpowiednich przedmiotów jest kluczowe do tego, żeby twoja postać mogła niszczyć hordy potworów w Diablo 4. I w tym filmie pokażę ci, jak wybierać przedmioty na swoją postać bez względu na klasę, bez względu na build. Zrobimy sobie taki w miarę uniwersalny poradnik, w którym przejdziemy krok po kroku po wszystkich etapach. Natomiast równie istotną rzeczą jest wiedzieć, jak działa system przedmiotów w Diablo 4, a tego dowiesz się w tym filmie, który jest na kanale. Link znajdziesz pewnie w opisie albo w komentarzu. I ten film też na pewno warto obejrzeć, albo przed, albo po tym filmie. A my teraz przechodzimy do gry, gdzie zebrałem kilka przykładowych itemów, żeby pokazać ci, jak podejść do wybierania przedmiotów na twoją postać. Co dokładnie będziemy robić? Zebrałem sobie po 5 przedmiotów z każdego slotu i po prostu pokażę ci, jak ja te przedmioty przeglądam, jak decyduję, czy coś zostawić, czy coś odrzucić. Następnie pogadamy sobie o przedmiotach legendarnych, bo tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. A na sam koniec, ze wszystkich przedmiotów, które uważam, że są w jakimś stopniu sensowne, bo tych też mam trochę zebranych, postaram się wybrać te najlepsze, które sobie założę na moją postać. Tak więc nie przedłużajmy dłużej i lecimy z tematem. Na początek mały tip. Co robić z przedmiotami? Czy sprzedajemy do wendora, czy niszczymy u kowala? Jeżeli potrzebujesz maców, niszcz u kowala. W innym przypadku po prostu sprzedawaj do wendora. Natomiast przedmioty legendarne raczej zawsze niszczymy u kowala, dlatego że one dają nam legendarne macy. Wszystkie rzadkie itemy, które mam, są już starożytne, czyli mają item level powyżej 700. W moim przypadku może to różnie wyglądać, bo być może dopiero robisz fabułę, albo jesteś na koszmarze. Natomiast ja zajmę się tą częścią endgame'ową. Natomiast jeżeli chodzi o tą wcześniejszą część, do 50 poziomu tak naprawdę to nie ma jakiegoś super znaczenia. I tam raczej bym się skupiał po prostu na zakładaniu przedmiotów, które mają większą moc przedmiotu. Natomiast od okolic 50 poziomu, czy od momentu, kiedy dostaniesz się na koszmar, do momentu, kiedy dostaniesz się na udrękę, gdzie będą dropiły właśnie te starożytne przedmioty, możesz spokojnie wyjść z założenia, że patrzysz na przedmioty święte, ale nie zwracasz uwagi na moc przedmiotu. To nie ma jeszcze takiego znaczenia. W endgame'ie ma o wiele większe. Pierwszą rzeczą, którą sobie robimy, jest wyrzucenie wszystkich przedmiotów poniżej mocy przedmiotu 725. Jest to dokładnie wytłumaczone w tym filmie, który pokazywałem na początku. Natomiast w skrócie powiem tylko, że przedmioty, które mają 725 mocy przedmiotu, mają najlepszy zasięg czy też range afiksów i po prostu mogą być faktycznie najlepszymi itemami w grze. Przedmioty 625 do 724 mają troszkę mniejsze role, mówiąc krótko. Oczywiście nie oznacza to, że na przedmioty poniżej 725 nie ma sensu żadnego patrzeć, bo te przedmioty też mogą mieć idealny zestaw statystyk dla twojej postaci. Natomiast jeżeli chcemy porównać ilość czasu, jaką musimy włożyć w przejrzenie tych itemów i to, że te przedmioty i tak nie będą koniec końców naszymi bisowymi itemami, to po prostu bardziej efektywne jest nie zwracać na te przedmioty uwagi i po prostu zwracać uwagę tylko na przedmioty, które mają 7, 2, 5 lub wyższy item level. W moim przypadku tylko ta zbroja jest poniżej 725 i ją sobie po prostu sprzedajemy. Ale podkreślam raz jeszcze, to, że przedmiot nie ma 725, nie oznacza, że on będzie dla ciebie na 100% nieprzydatny. On po prostu nie ma szansy wyrolować najwyższych statystyk, ale i tak na tym przedmiocie możesz mieć zestaw statystyk czy też afiksów, które będą idealne dla twojej postaci i ten przedmiot będzie sporym upgrade'em. Natomiast z racji tego, że my już skupiamy się na endgame'ie, no to nie będziemy w ogóle na to zwracać uwagi, będziemy szukać wśród tych najlepszych przedmiotów. Dobra, lećmy do czapek. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, jakich statystyk szukamy na tych przedmiotach? Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi, bo każda klasa jest inna, każdy build jest inny i ciężko jest jednoznacznie powiedzieć. Dlatego też przygotowałem taką rozpiskę, która mówi to dosyć jednoznacznie. Ale zanim do tej rozpiski przejdziemy, chciałbym ci zaszczepić w głowie jedną bardzo prostą myśl. Szukaj takich statystyk, jakie są według ciebie przydatne twojej postaci. I jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć, że nie jest to oczywiście proste do określenia, co jest przydatne, a co nie. Ale jeżeli przykładowo widzisz, że tutaj mamy 3 rangi do nasycenia cieniem, a nie używasz tej umiejętności, to wiesz, że ta statystyka nie jest zbyt przydatna. Jeżeli mamy 16 do maksymalnej energii, a nasz build nie ma nic wspólnego z energią, to ta statystyka też jakaś super przydatna nie będzie. Jeżeli mamy zdrowie przy zabiciu, ale nie giniemy, nie mamy problemu z healowaniem, nie mamy problemu z leczeniem, no to ta statystyka też super przydatna nie będzie. I koniec końców, jeżeli mamy redukcję czasu odnowienia, a przykładowo nie mamy żadnych cooldownów, to jest niemożliwe, ale to już taki skrajny przykład, to też ta statystyka nie będzie nam przydatna. Albo w drugą stronę, jeżeli mamy przykładowo build oparty na ultimate umiejętnościach, które mają bardzo długi czas odnowienia, no to wiesz, że czas odnowienia będzie bardzo istotną statystyką, no bo jeżeli mamy 60 sekund, a możemy sobie to skrócić przykładowo o 10%, no to jest to dla nas bardzo duży boost. Tak więc pamiętaj, przede wszystkim zastanów się po prostu, co jest ci potrzebne, a co ci potrzebne nie jest. Natomiast przygotowałem taką rozpiskę, żeby ci to wszystko ułatwić, gdzie masz wypisane wszystkie sloty po kolei i można sobie poskakać i na przykład w hełmie mamy taką tier listę, powiedzmy statów, czyli redukcja czasu odnowienia, każda klasa ma jakieś cooldowny i
zazwyczaj jest to przydatne. Aczkolwiek też trzeba wziąć to przez swój build, bo jeżeli w twoim buildzie te skille, które są na cooldownie, mają małe znaczenie albo jest ich mało, to może to nie jest najlepsze. Maksymalne zdrowie będzie zawsze spoko, całkowity pancerz będzie zawsze spoko. Rangi do umiejętności, tak jak mówiłem, jeżeli używasz, no to ma to sens. Jeżeli masz rangę do umiejętności, której nie używasz, to sensu to nie ma. Odporności i wszystkie statystyki, to są takie, powiedzmy, 6 najbardziej uniwersalnych rzeczy, których szukałbym na hełmach. Link do tego dokumenciku znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. My się troszkę będziemy być może posługiwać tym w trakcie przeglądania tych itemów, a być może nie. Zobaczymy. W każdym razie, ten przedmiot dla mnie nie jest niczym interesujący. Mamy tutaj tylko redukcję czasu odnowienia z umiejętności, która mnie interesuje. Sprzedajemy. Tutaj mamy odporności na zimno, które aktualnie nie są jakieś super mega. Regenerację zdrowia, jeżeli nie odniesiono ostatnich obrażeń, czyli rzecz, która nie działa w kombacie, więc też nie jest super. Nasycenie cieniem, nie używam tej umiejętności. Ponownie czas odnowienia. To jest jedna rzecz, która mnie interesuje, więc tą czapę sprzedajemy. Dalej mamy zręczność, która jest ok, ale nie jest niczym specjalnym. Odporności, które są takie trochę mech. 16 do wszystkich współczynników i odporności na cień. Ogólnie rzecz biorąc, statystyki są jak najbardziej ok i porównując do mojej czapki, można by to nawet założyć. Natomiast raczej nie będziemy tego zostawiać, ponieważ nie ma tutaj maksymalnego zdrowia, na czym mi bardzo zależy i wiem, że tego przedmiotu koniec końców używać nie będę. I tak jak widzisz, ja przykładowo noszę czapkę, która daje to nasycenie cieniem, dlatego, że to jest jeszcze stara czapka, którą trzymałem od 20 poziomów, żeby nagrać ten film i pokazać, jak robię upgrade. Ale ogólnie ten hełm byłby w miarę spoko, natomiast mi zależy troszkę bardziej na tym maksymalnym zdrowiu, więc sobie to sprzedamy. Tutaj mamy kolejny przedmiot, otrzymywane leczenie, raczej mech, dla mnie to nie jest nic wielkiego, zręczność jest ok, ale nie jest to też nic wielkiego, nasycenie zimnem też nie jest to rzecz, której używam, więc nie, no i redukcja czasu odnowienia. Tutaj już mamy troszkę lepszą czapkę, bo mamy tą redukcję 8,4%, czyli nieźle, mamy 35 zręczności, więc też dodatkowa statystyka, mamy to otrzymywane leczenie, które jest mech, ale jeszcze można by tego użyć, no i mamy te rangi nasyceniem zimnym i to jest bardzo istotne, że w tym momencie, jeżeli mamy 3 statystyki, które są dla nas ok, to możemy sobie spokojnie taką czapkę zostawić. Dlaczego? Ponieważ u okultysty jedną wartość, jeden afiks możemy przerolować na coś innego i szukać tego czwartego najlepszego afiksu dla nas. Więc to powiedzmy, że ma jakiś potencjał, można by to zostawić, natomiast ja będę szukał lepszej czapki, która daje mi to maksymalne zdrowie i jakieś jeszcze inne fajne rzeczy. Dalej mamy czapeczkę, a i tutaj tej czapki nie sprzedajemy. Dlaczego? Ponieważ ma takie kowadełko i to sprawia, że nowy wygląd sobie odblokuje, jak sobie to zniszczę. Więc za chwilę pójdziemy sobie to zniszczyć, żeby te wyglądy odblokować. Dalej mamy odporności na ogień, które są raczej mech. Regenerację zdrowia, jeżeli nie odniesiono ostatnich obrażeń, która też jest raczej mech, ponieważ to nie działa w kombacie. Nasycenie trucizną, którego nie używam i maksymalna energia, której nie potrzebuję. Więc ta czapka też jest, mówiąc krótko, mech. Rękawiczki są troszkę bardziej skomplikowanym tematem, ponieważ tutaj mamy bardzo dużą ilość statystyk. Jak sobie popatrzymy, to z racji tego, że mamy ich bardzo dużo, to wypisałem tylko 4. Rangi głównej umiejętności, czyli w momencie, kiedy ja na przykład gram buildem pod wirujące ostrza, to rękawiczki, które dają właśnie plus 3 do tych wirujących ostrzy, są mega, mega dobrą rzeczą. Do tego mamy szanse na trafienie krytyczne, prędkość ataku i szczęśliwe trafy, których jest sporo na tych rękawiczkach. I ogólnie rękawiczki mają kilka takich różnych śmiesznych rzeczy na sobie, więc tutaj powiedziałbym, że czasem jest ciężko wybrać te rękawiczki. Lecąc z tymi, mamy 21% do obrażeń od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności. Nie używam nasycenia, nie jest mi to potrzebne. Maksymalnie 5% szansy na odzyskanie 14% podstawowego zasobu. W tym buildzie nie jest to super potrzebne, bo mi tego podstawowego zasobu nie brakuje, natomiast w innym buildzie mogło to być całkiem fajną rzeczą, więc mamy już jedną statystykę przydatną. Inteligencja. Dla mnie jest mech. Ogólnie jeżeli chodzi o statystyki, moją główną statystyką jest zręczność. Dlaczego to jest główna statystyka? Ponieważ zwiększa obrażenia od umiejętności o 74,6%. I w przypadku każdej klasy inna umiejętność jest główna. Mamy jeszcze umiejętności pośrednie, czyli tutaj siła, która zwiększa generowanie zasobów i inteligencja, która daje szansę na trafienie krytyczne oraz siła woli, która nie robi nic specjalnego w tym wypadku. Te dwie wartości są zawsze na sile woli i ona po prostu nie ma dodatkowego efektu dla łotrzyka. Więc tutaj inteligencja jest pośrednią statystyką, czyli takie mech. No i mamy też szansę na wyleczenie. Ogólnie rękawiczki do bani. Jest tylko jedna przydatna statystyka, której można by użyć. Dalej, mamy obrażenia od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności. Ja nie używam nasyconych umiejętności, więc lipa. Obrażenia od przytłoczenia. Przytłoczenie to jest jeden z rodzajów ataków, o którym można sobie więcej przeczytać tutaj i tutaj. Ja w moim buildzie nie za bardzo zwracam na to uwagę, w związku z czym to nie jest coś dla mnie. To bardziej jest dla druida i chyba dla barbarzyńcy, tak mi się wydaje.
Tak, na 100%. Siła woli, czyli ta najgorsza statystyka, mech oraz wszystkie umiejętności, czyli wszystkie współczynniki. To byłoby spoko, no ale tutaj mamy tylko jedną tą umiejętność, więc out. Dalej, mamy kolejne rękawiczki i tutaj mamy wreszcie wirujące ostrza. Ale tylko dwie rangi, a mamy przedział od 2 do 3. W związku z czym nie mamy tego maksa, ale mamy już buff dla naszej postaci, więc to jest potencjalnie coś interesującego. Kolejna rzecz, szansa na trafienie krytyczne okaleczonych wrogów. Okaleczony wróg to taki, który ma poniżej 35 życia. Jest to takie, powiedzmy, że okej, nie jest to nic wielkiego, nie zmieni to nam gameplay. Playu całkowicie, nie da nam wielkiego boosta, ale jest to statystyka, która może być traktowana jako ok. Siła woli jest mech i 3 do rangi przebijający strzał. Nie używam tej umiejętności i tutaj niestety te rękawiczki odpadają, bo o ile mają wirujące ostrza, to szansa na trafienie krytyczne okaleczonych wrogów oceniałbym jako średnią rzecz, a siła woli i przebijający strzał jest tragiczna dla mnie, więc nawet jeżeli coś przeroluje, to i tak te rękawiczki będą dalekie od ideału. I zostawiamy sobie do kowala to. A tutaj mamy znowu coś interesującego. Szansa na trafienie krytyczne od 3 do 8%. 3% szansy na trafienie krytyczne, gdzie zasięg mamy od 3 do 8%. Jest to niski roll i niestety te rękawiczki też nie będą naszym bisowym itemem, ale o tym już można by pomyśleć. Dalej mamy szybkość ataku na 4 sekundy po uniknięciu ataku. To jest całkiem spoko. Ogólnie mam takie umiejętności na rękawiczkach, jak na przykład szybkość ataku coś po uniknięciu ataku, albo coś po zabiciu elitarnych przeciwników. To jest całkiem spoko. Natomiast tutaj mamy bardzo niski roll, bo mamy przedział od 7 do 14, a roll jest 7,5, więc dosyć kiepskie te role. Szybkie natarcie 3 rangi. Gdybym grał pod szybkie natarcie, to już byłoby całkiem sensowne. No i 14% od obrażeń, czy do obrażeń od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności. Gdybym grał nasycone umiejętności, to też byłoby całkiem sensowne. I teraz tak. Mamy tutaj bardzo niskie role, więc ten przedmiot ogólnie jest kiepski. Ale gdybyśmy grali na szybkie natarcie, czyli taką umiejętność Łotra, oraz gralibyśmy nasyconymi umiejętnościami, to też jest umiejętność Łotra, która jest unikalna dla Łotra, bo tutaj też na rękawiczkach możesz mieć pod swoją klasę jakieś rzeczy. Ogólnie na itemach możesz mieć pod swoją klasę jakieś rzeczy. To te rękawiczki, gdybym grał pod tą umiejętność i pod nasycenie, byłyby ok. W sensie nie wiem, czy bym je założył, bo są bardzo niskie role, ale wszystkie rzeczy są przydatne, więc dla mnie te rękawiczki są potencjalnie spoko. I też trzeba pamiętać o tym, że jedną statystykę możemy przerolować, czyli idziemy na przykład i przerolowujemy tą szybkość ataku na 4 sekundy po uniknięciu ataku na coś innego, albo szukamy po prostu wyższych roli. W tym wypadku sprzedajemy, bo nic specjalnego to nie jest. No i mamy kolejny bardzo interesujący przedmiot. 20% do obrażeń od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności, 3 do rangi szybki ostrzał, 5,6% redukcji czasu odnowienia umiejętności pułapki oraz 2 do rangi wirujące ostrza, czy 2 rangi wirujących ostrzy. I teraz tak, dla mnie ten przedmiot jest kiepski, ale ogólnie, gdyby nie to, że mam te rękawiczki, które są teraz na wyposażeniu, gdyby nie one, to mógłbym się zastanowić, czy tego przedmiotu nie założyć. Co prawda w przypadku mojego buildu, gdzie nie używam nasyconych umiejętności, to i tak koniec końców skończyłoby się wyrzuceniem tego, ale gdybym używał nasyconych umiejętności, używał pułapek i wirujących ostrzy, to po prostu szybki ostrzał przerolowuję na coś innego i mam całkiem fajne rękawiczki, które owszem, będzie później trzeba i tak wymienić na coś innego, na coś lepszego, ale ogólnie rzecz biorąc, ten zestaw skilli, czy ten zestaw afiksów byłby całkiem interesującą rzeczą. Tutaj właśnie chodzi o to bardzo, bardzo mocno, że musisz te przedmioty dostosowywać do siebie. To co mówiłem na samym początku. Musisz zdecydować, czy dany afiks jest dla ciebie przydatny, czy nie. Nie da się zrobić w pełni takiego opisu, czy też poradnika, gdzie nie ma znaczenia twoja klasa, czy też twój build. Bo nasycenie umiejętności jest popularną rzeczą u Łotrów i bardzo dużo Łotrów to używa. Szybki ostrzał też jest, powiedzmy, no może nie taki popularny, ale też może być używany razem z pułapkami przykładowo, czy wirujące ostrza z pułapkami i nasyceniem. I tutaj musimy podjąć sami decyzję, jakie rzeczy są dla nas dobre. Niestety nie ma czegoś takiego, że zrobimy sobie tier listę i będziemy lecieć według tej tier listy i szukamy 4 najlepszych umiejętności, bo to nam zajmie lata. Trzeba też patrzeć na te przedmioty troszkę, jakby to powiedzieć, nie wiem, szerzej. W sensie, że nie tylko szukamy najlepszego zestawu umiejętności, ale też najlepszego zestawu umiejętności na nasz aktualny stan posiadania itemów. Bo fajnie byłoby sobie wypisać 4 statystyki z maksymalnymi rolami, ale trafienie takiego przedmiotu jest mega, mega, mega ciężkie. I zajmie nam to wiele, wiele godzin. Więc musimy też szukać jakichś przedmiotów pośrednich, które dają nam buffy, czy dają nam bonusy, ale jednocześnie nie są tymi przedmiotami z najlepszymi statystykami. I ten przedmiot potencjalnie do takich należy, bo mamy tutaj fajne rzeczy, które gdybym używał, mógłbym sobie włączyć do buildu. Ale nie używam, więc sprzedajemy. To zostawiamy do kowala. I teraz tak, mamy buty, kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o buty, polecam szybkość ruchu. To nie jest bardzo istotna rzecz, ale o wiele lepiej się gra, jeżeli twoja postać szybciej chodzi. Nie musisz tego oczywiście chcieć, ale
Zazwyczaj większość graczy chce szybkość ruchu mieć zwiększoną, żeby po prostu szybciej się poruszać, szybciej farmić, szybciej zabijać. Dalej mamy redukcję zasobu. Nie zawsze to jest przydatne, ale jeżeli jest to przydatne, no to jest spoko. Rangi do umiejętności tutaj, jeżeli ma to sens, oczywiście. Szansa na unik, szybkość po zabiciu elity, obrażenia po zabiciu elity, główna statystyka, wszystkie statystyki. Tak mniej więcej wygląda. Więc przede wszystkim patrzymy sobie na szybkość ruchu. Ale pamiętaj o tym, że jeżeli znajdziesz buty z trzema fajnymi afiksami, to możesz czwarty afiks przerolować u okultysty czy okultystki i wyrolować sobie tą prędkość ruchu. To też jest dosyć istotną rzeczą. Buty są pierwszym itemem, który mają implikt tak zwany, czyli to, co jest napisane pod pancerzem. Odskok zapewnia 50% szybkości ruchu na 1 sekundę albo przykładowo ataki zmniejszają czas odnowienia odskoku o 0,8 sekundy. Chodzi o to, że niektóre sloty itemów mają takie jakby dodatkowe umiejętności, które są dodatkowym afiksem. No i tutaj też musimy, znaczy może nie musimy mieć tego na uwadze, ale część osób będzie chciała na przykład mieć dwa ładunki maksymalne, znaczy plus dwa do maksymalnych ładunków odskoku, tak żeby móc sobie więcej skakać, część będzie chciała tą szybkość ruchu i tak dalej, to też może mieć znaczenie. Innym przedmiotem, który ma to, są spodnie, też można na to zwracać uwagę, ja jakoś super nie patrzę na to, ale lubię bardzo tę szybkość ruchu. Dobra, jeżeli chodzi o przedmiot, odporność na ogień, ogólnie dosyć słaba statystyka, ona niestety w tym momencie działa dosyć kiepsko, o czym więcej mówił Kryparian w swoim filmie, nie będę tego powtarzał, ale mówiąc krótko, te odporności dają nam stosunkowo mało i o wiele bardziej interesującą rzeczą może być pancerz przykładowo. Dalej mamy szansy na unik przed odległymi wrogami. To jest bardzo fajna statystyka defensywna. Jeżeli oczywiście walczymy na odległość, bo ja na przykład tym Łotrem raczej jestem w grupie mobów non-stop i nie walczę na odległość, ale gdybym był taką czarodziejką przykładowo, czy strzelał z łuku, to mogłoby to być coś ciekawego. Szybkość ruchu po zabiciu elity, jest to taki potencjalny buff, który jest całkiem spoko do farmienia, no i zręczność. Te buty nie oferują tak naprawdę niczego super fajnego, super przydatnego, ale z drugiej strony mamy szansę na unik, co nie jest złe, mamy tą szybkość ruchu, to też nie jest złe i mamy zręczność. Gdyby się uprzeć, to można by odporności na ogień przerolować na prędkość ruchu i byłoby całkiem spoko. Natomiast ja się upierać nie będę, ja i tak już mam bisowe buty, więc nie potrzebuję niczego innego. Kolejne buty. Szybkość ruchu 25% na 4 sekundy po zabiciu elity. Szybkość ruchu 16% z maksymalnych 17,5. Zręczność i odporność na ogień. Idealne buciki. Wystarczy teraz odporność na ogień przerolować, na przykładowo jakąś redukcję zasobów albo rangę umiejętności, szansę na unik i wtedy mielibyśmy buty, których spokojnie możemy używać, które tak naprawdę są bardzo fajnymi butami endgame'owymi. Być może tutaj niektórzy się nie zgodzą z tą szybkością ruchu na 4 sekundy po zabiciu elity, natomiast wyszedłem z założenia, że raczej większość osób, która będzie oglądała ten film, nie progresuje Nightmare Dungeonów jak najmocniej się tylko da, tylko bardziej sobie pogrywa. A taka szybkość ruchu zwiększa dynamikę gry i daje nam lepszy feeling, więc myślę, że jest to wartościowa rzecz, żeby poświęcić jeden afiks właśnie na coś takiego. Więc te buty są naprawdę spoko i tutaj można sobie je zostawić i przerolować tą odporność na ogień, ale tak jak mówiłem, nie ma sensu, bo ja już mam te buty legendarne czy też unikalne i wiem, że nie będę tych butów po prostu zakładał, więc sobie je sprzedajmy. Dalej mamy zręczność, 3 do rangi pęd, siła oraz odporność na ogień. I teraz tak, zręczność, ok. Czy 3 do rangi pęd jest czymś fajnym? Pęd to jest taka umiejętność Łotra, która sprawia, że skaczemy sobie w dal i może to być całkiem fajnym buffem. Dlaczego? Ponieważ te 3 do rangi będzie nam dawało zmniejszony czas odnowienia ładunku. Czyli tak jak tutaj widzisz, mamy 10,32 sekundy, a normalnie mamy 12. Czyli po prostu mamy zmniejszony cooldown na tej umiejętności. I teraz tak, po co o tym mówię? Tak jak tutaj jest napisane, rangi do umiejętności, jeśli to ma sens. I trzeba wiedzieć, kiedy zwiększanie rangi umiejętności ma sens. Niektóre umiejętności wybieramy tylko po to, żeby móc, jakby to powiedzieć, użyć tego, co ta umiejętność robi. Czyli w moim przypadku pęd głównie jest wybrany po to, żebym mógł przeskoczyć na polu bitwy gdzieś sobie dalej. Ale to nie jest umiejętność, od której zależy mój DPS. W związku z czym nie zawsze levelowanie tej umiejętności pęd będzie miało sens. Bo co mi z tego, że umiejętność pęd, czy w sumie umiejętność X będzie miała zwiększone obrażenia, albo zwiększoną inną statystykę, kiedy tak naprawdę to nie wpływa za bardzo na mój kombat. To wtedy jest to dla mnie trochę bezwartościowe. Ale w przypadku tej umiejętności akurat ma to sens, dlatego że daje zmniejszony cooldown, więc po prostu mogę częściej tego używać. Więc mamy zręczność, mamy ten pęd, siła. I siła jest dla mnie średnią statystyką, która nie jest bezużyteczna, ale nie jest to nic specjalnego i odporność na ogień.
Odporność na ogień w tym momencie jest raczej, powiedzmy, że kiepską rzeczą. Ale proszę Państwa, te buty nie są tragiczne. Spokojnie można by tych butów używać pod warunkiem, że nie miałbym lepszych. Dlaczego? Siłę sobie przerolowujemy na coś innego, na przykład na prędkość ruchu i mamy zręczność, która daje nam obrażenia oraz dodatkowo unik. Mamy 3 do rangi pęd, które zmniejszają cooldown. Mamy przerolowaną siłę na coś innego i jakąś tam statystykę defensywną. Jak najbardziej jest to do użycia i jak najbardziej można takie buty używać. Dalej lecimy. Szybkość ruchu 28%. Fajnie. Redukcja kosztu energii 5,8% na rolu od 4,2 do 7. Fajnie. Inteligencja nie fajnie, w sensie nie daje zbyt wiele. I szybkość ruchu 11%, maksymalnie 17,5%. Fajne buty. Mamy jeszcze dodatkowo 2 maksymalne ładunki odskoku. Mamy szybkość ruchu, co jest całkiem spoko na maksymalnym rolu. Mamy redukcję kosztu energii, czyli będziemy mogli więcej spamować umiejętnością naszą. Mamy inteligencję, którą możemy sobie przerolować i mamy szybkość ruchu, który możemy sobie zostawić i używać. Więc te buty ogólnie rzecz biorąc są całkiem spoko. Ale tak jak mówiłem, mam już te legendarne, unikalne, więc odrzucamy. Kolejna rzecz. Odporność oraz szybkość ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, odporności w tym momencie nie stoją jakoś super wysoko. Co nie oznacza, że one są tragiczne, złe i nie można ich używać. Natomiast wybieranie przedmiotu, który daje 3 odporności jeszcze na takich dosyć bardzo niskich rolach, bo zwróć uwagę na to, że odporności na cień, na truciznę zimną mają zasięg od 24,5 do 45,5, a tutaj mamy rolę 32, 26, 27, jest bardzo dużą stratą potencjału itemu. I to jest słabe, moim zdaniem, i to odrzucamy. Szybkość ruchu po zabiciu elity niewiele tutaj zmienia. Więc te buty, out. Coś jeszcze? Zbroja. W przypadku zbroi może wreszcie znajdziemy sobie jakiś upgrade, który sobie zostawimy i faktycznie będziemy go używali, bo te itemy idą do kowala, żeby odblokować wizerunki. Obrażenia od umiejętności specjalne. I teraz tak, musisz wiedzieć, czym są różnego rodzaju umiejętności. Tutaj w tym przypadku mamy umiejętności specjalne, czyli mówiąc krótko, jest to ten zestaw, czyli moce specjalne po prostu. Jeżeli twój build opiera się na obrażeniach specjalnych, czyli masz przykładowo tutaj, nie wiem, klon, pułapkę albo deszcz, Rain of Arrows, to jak najbardziej jest to statystyka pożądana. Ale możesz mieć build, który nie ma tej umiejętności w ogóle wybranej. Wtedy ta statystyka jest beznadziejna. Dlatego po raz kolejny wracamy do tego, co mówiłem. Musisz koniecznie wiedzieć, co jest dobre dla ciebie. Bo bez tego, no będzie ci ciężko wybierać sensowne itemy. Siła woli jest tragiczna, odporność 26% jest niska, odporność na cień 45% jest wysoka. No ale ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy te obrażenia od umiejętności specjalnych, co jest dla mnie spoko, i obrażenia i odporność na cień. Reszta statystyk jest kiepska. Nie przeroluje odporności na ogień i siły woli, więc raczej tej zbroi nie chcemy. No, sprzedajmy ją po prostu. Redukcja obrażeń od pobliskich... A, jeszcze może tutaj pokażę w przypadku zbroi, jak wygląda ta lista nasza. Redukcja obrażeń, maksymalne zdrowie, redukcja obrażeń od pobliskich wrogów pod wpływem czegoś, na przykład pułapek, od wrogów w stanie zatrucia, palących się, etc. Całkowity pancerz, to jest bardzo fajna rzecz i tutaj nawet się zastanawiam bardzo mocno, czy ten całkowity pancerz nie powinien skoczyć trochę wyżej. Obrażenia typu takie, też można sobie wybierać. Obrażenia od umiejętności, przykładowo napaść specjalne i tym podobne. No i te odporności, które tam były. I tutaj mamy tą redukcję od odległych wrogów, czyli coś, co jest na naszej liście dosyć wysoko. Mamy też odporność na trucizny. Coś, co jest blisko, ale jest tej odporności sporo. Mamy redukcję obrażeń od wrogów w stanie zatrucie. Ja osobiście zatruwam. Mamy taką trującą pułapkę, więc zatruwamy. Więc mamy obrażenia od odległych wrogów i od zatrucia oraz obrażenia typu trucizny. Mamy taką pułapkę, więc też zadajemy obrażenia trujące. Więc potencjalnie ten pancerz jest całkiem spoko. Ale, proszę Państwa, obrażenia od odległych wrogów są dla mnie złe. Dlatego, że jestem w środku kombatu zazwyczaj i większość mobów stoi przy mnie, a nie jest gdzieś tam na drugim końcu ekranu. Zdarzają się takie moby, ale jest to bardzo mały procent, dajmy na to 10, więc to jest dla mnie złe. Odporność na trucizny jest ok, redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie jest ok, ponieważ zatruwamy tych wrogów i oni są zatruci, ale obrażenia typu trucizna już jest bardzo złe. Dlaczego? Ponieważ to nie jest moja główna umiejętność, którą zadaje obrażenia. To jest moja główna umiejętność, którą zadaje obrażenia. I ponownie wracamy do tego, że musisz znać swoją klasę i musisz znać swój build, żeby wiedzieć, co ty właściwie robisz. To, że ja sobie na tą trującą pułapkę troszkę więcej obrażeń zadam, znaczy tą trującą pułapką zadam, to nie sprawia, że jestem jakiś o wiele bardziej silniejszy, bo to jest moje główne źródło damage'u.
W związku z czym obrażenia od trucizny w tym przypadku są tragiczne. Inną kwestią jest, gdybym używał nasyceń przykładowo i miał nasycenie od trucizny. Wtedy to byłoby całkiem spoko, bo nasycam sobie tą umiejętność trucizną i wtedy to też wpływa na moją, na moje główne obrażenia. Tak więc ponownie zwracam uwagę na to, że trzeba wiedzieć, czym się gra i jak się gra, żeby podejmować dobre decyzje. W tym przypadku no nie ma tutaj tak naprawdę możliwości, żeby tą zbroję zostawić. Kolejna rzecz. Obrażenia od umiejętności pułapki 18. No, w przypadku tej pułapki, tak jak mówiłem, nie jest to nic wielkiego, ale my mamy jeszcze zabójczą pułapkę. Jak sobie tak pomyślimy, mamy dwie pułapki, które, no, może nie są głównym źródłem damage'u, ale coś tam zadają. W związku z czym te 18% już jest spoko, nie? I tutaj ponownie wracamy. Znamy swoją postać, wiemy co jest dla niej dobre, co jest złe. Obrażeń od umiejętności przełączających na nową broń. Chodzi o to, że łotr może raz strzelać z kuszy, raz atakować daggerami. I robimy sobie na zmianę coś takiego. No ale w moim buildzie tego nie ma. No ale możemy sobie to przerolować, więc lecimy dalej. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie. Zatruwamy, więc spoko. Redukcja obrażeń od odległych wrogów. No niestety. Mamy pierwszą i trzecią umiejętność, spoko, ale druga i czwarta jest do przerolowania, w związku z czym nie uzyskamy tutaj super fajnego itemu. Ale przypominam o tym, że nie musimy zawsze szukać najlepszej zbroi, szczególnie jeżeli nasza zbroja jest kijowa, więc w niektórych przypadkach można by tego użyć. Dalej mamy. Redukcja obrażeń wrogów w stanie zatrucie. Zatruwamy pułapką, spoko. Odporność na cień. Jest to kiepskie, ale jest dobry, mamy tutaj dobry roll, więc niech zostanie. 13 punktów do wszystkich współczynników. Nie jest to nic super wielkiego, ale powiedzmy, że też może zostać. W sensie, może inaczej. Odporności na cień są średnie, wszystkie współczynniki są średnie. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie jest spoko. I na końcu mamy obrażeń od umiejętności przełamca. No niestety, ja ciągle walczę daggerami. Tak naprawdę to jest statystyk i nic nie robi. Więc tutaj nie mamy nic ciekawego. Mamy dobrą rzecz, średnią, średnią i w ogóle nie działającą. Więc nie uzyskamy z tego niczego ciekawego. Out. Lecimy do spodni. I tutaj, jeżeli chodzi o spodnie, mamy redukcję obrażeń, maksymalne zdrowie, redukcję obrażeń od jakichś tam wrogów, całkowity pancerz. I tutaj ponownie, nie wiem czy to nie powinno być na miejscu trzecim. Rangi do umiejętności, jeżeli mają sens i unik. Czy ranga umiejętności granat dymny ma sens? No nie, bo w ogóle tej umiejętności nie używam. Inteligencja? Nie ma tego na liście. Zwróćmy na to uwagę, ale inteligencja sama w sobie nie jest, powiedzmy, tragiczna. W sensie, ona mi coś tam daje. Siła woli jest tragiczna, to jest średnie, zręczność jest dobra. To, że nie ma na liście tej inteligencji, nie sprawia tego, że nie można tej inteligencji na itemach wybierać. Jeżeli jest to oczywiście czymś podyktowane. Dalej, mamy trującą pułapkę, którą używam. Natomiast czy ja chcę dodawać do niej poziomy? No, powiedzmy, że chcę. I redukcja obrażeń o wrogów w stanie zatrucie, co jest spoko. Więc mamy tak. Granat dymny, lipa. Inteligencja, średnie. Dwie rangi trującej pułapki. W niektórych przypadkach jest to całkiem spoko oraz redukcja obrażeń od wrogów, którzy są zatruci. Zatruwam, mamy fajny roll, może to zostać. I teraz tak, spodnie mają potencjał i być może byłbym w stanie je założyć, ale ja mam aktualnie spodnie troszkę bardziej ciekawe, że tak powiem. Tutaj mamy 4 rangi trującej pułapki. 4 rangi są z ulepszenia tego przedmiotu od u kowala, pięciokrotnego. Mamy obrażenia od pobliskich wrogów, czyli jak stoję przy wrogach, to sobie redukuję obrażenia. Mamy redukcję od wrogów, którzy są zatruci, więc też całkiem spoko rzecz. I mamy siłę woli, której niestety przerolować nie mogę, bo obrażenia, redukcja obrażeń od pobliskich wrogów to jest roll, a ta siła woli niestety nie może być przerolowana. W związku z czym te spodnie spadają i nie są niczym interesującym. A, tutaj jeszcze ważna sprawa. Pamiętajcie też, że jak patrzycie na przedmioty, i one są ulepszone pięciokrotnie, to one mają o wiele wyższe statystyki niż przedmioty nieulepszone, żeby wam to nie zaburzyło osądu. Lećmy dalej. Trująca pułapka? Okej, używam. Inteligencja? Średnia. Mroczny sałun? Mech. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie? Spoko. I tutaj te spodnie są pierwszym upgrade'em, jaki trafiliśmy podczas przeglądania tych itemów. Dlaczego? 3 rangi trującej pułapki to jest to samo, co aktualnie mam. Inteligencja, siła woli. Wymieniamy sobie właśnie siłę woli na inteligencję, która daje mi troszkę więcej. Mroczny sałun sobie przerolowujemy. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie. Na moich ulepszonych spodniach mam 13,9. Tutaj mam 13,5 przed ulepszeniem, więc tu będzie około 20%. Więc jeżeli sobie mroczny całun przeroluje na jakąś fajną rzecz, przykładowo redukcję obrażeń od pobliskich wrogów, to będzie to dla mnie upgrade. Niewielki, bo niewielki, ale upgrade. Tutaj jeszcze można by zastanowić się nad ilością pancerza, natomiast uznaję, że ta ilość pancerza, ta różnica nie ma większego znaczenia. Więc to jest przedmiot, który sobie zostawiamy. Wreszcie coś nam się trafiło. Redukcja czasu odnowienia umiejętności nasycenie. Nie używam, ale można przerolować. Trująca pułapka. Używam, więc spoko. Redukcja obrażeń. Spoko. Całkowity pancerz.
Spoko! Jeżeli przeroluję sobie nasycenie na coś innego, to mam trującą pułapkę, redukcję obrażeń oraz całkowity pancerz. Czyli według naszej rozpiski, redukcja obrażeń, pancerz, ranga od umiejętności. Gdybyśmy wyrolowali jeszcze maksymalne zdrowie, zostawiamy te spodnie. I te myślę, że już mogę spokojnie sprzedać, bo wiem, że tych spodni używać nie będę. Zainteresuję się bardziej tymi. Lecimy dalej. Obrażenia na 4 sekundy po zabiciu elitarnego wroga. Tego co prawda chyba w rozpisce nie umieściłem. Tak? Natomiast to też jest całkiem spoko rzecz, o tym można pamiętać. Rangi, 3 rangi granatu dymnego, mech. Zręczność, całkiem spoko, wypadanie mikstur, moim zdaniem mech. Ja tego nie lubię, nie używam, nie potrzebuję, więc mamy dwie okoli statystyki, sprzedajemy. Dalej mamy redukcję obrażeń od pobliskich wrogów, spoko. Inteligencja, powiedzmy, że ujdzie. Ciernie, mech, nie chcemy ciernie, nie interesuje nas to. Redukcja czasu odnowienia umiejętności na scenie, nie interesuje nas to, mamy, nie używamy tej umiejętności. Niestety, te spodnie mech. Ale mamy jeden upgrade. Lecimy do kowala, żeby sobie odblokować wyglądziki i lecimy po kolejną porcję itemów. Tutaj mamy niestety bardziej skomplikowane przedmioty jak biżuteria. Jeżeli chodzi o amulety, zaczynamy sobie od amuletów i amulety. Mamy prędkość ruchu, redukcja czasu odnowienia, jeżeli jest potrzebna, bo nie zawsze jest potrzebna, tak jak mówiłem wcześniej. Redukcja obrażeń od pobliskich, płonących i tym podobnych wrogów. Przydatne pasywki, których jest masa na amulecie. Redukcja zasobów, obrażenia od rodzaju umiejętności, czyli na przykład ogień, lód i tak dalej. No i inne obrażenia, których też jest trochę na amulecie. Ogólnie rzecz biorąc, amulet jest bardzo ciężko wyrolować taki, który ma sens i ze względu na to, że ma dużą ilość statów, też bardzo dużo trzeba poświęcić czasu na myślenie nad tym, czy ten amulet jest spoko, czy nie. Ja przykładowo mam taki amulet 3 rangi do mocy pasywnej, mistrzostwo broni, co jest mega fajne dla Łotra. Zręczność plus 10%, czyli daje mi to tam 70 parę zręczności, więc całkiem spoko rzecz. Redukcja czasu odnowienia umiejętności nasycenie. Tego nie mam, bo tak jak mówiłem, jest to stary amulet. Ja tych przedmiotów nie wymieniałem praktycznie w ogóle od 20 leveli, nie? I obrażenia 15 na 15, nie? Więc ten amulet moim zdaniem jest spoko bardzo. I jeszcze sobie tą redukcję czasu odnowienia umiejętności nasycenie przerolujemy za chwilkę w coś innego i będzie naprawdę spoczy. Dobra. Umiejętność, jedna ranga mocy pasywnej, rozmach, tylko Łotr. Co to jest? Musimy sobie to znaleźć w drzewku i zobaczyć, czym jest ta pasywka. Jest to taka umiejętność pasywna, która sprawia, że po przejściu 15 metrów twój następny atak zadaje obrażenia zwiększone o 7%. Powiedziałbym, że jest to nawet całkiem sensowne i można by się nad tą umiejętnością zastanowić. Ale tutaj mamy z 1-2 zasięgu 1, więc trochę lipa. Dalej mamy zwinność. To też jest kolejna interesująca pasywka dla Łotra, więc mamy tutaj dwie pasywki, co sprawia, że ten amulet może być całkiem interesujący. Redukcja kosztu energia. To w przypadku mojego buildu nie jest niczym super mega ważnym, ponieważ ja akurat w tym buildzie no nie muszę tej energii jakoś bardzo mocno redukować. Nie mówię, żeby się to nie przydało, ale nie jest to super istotne. Więc mamy dwie umiejętności pasywne, redukcję kosztów energia oraz obrażenia od umiejętności napaść. Co to znaczy? Jak sobie znajdziemy na umiejętności, to mamy na przykład główne, nasycalne, napaść. I wiemy, że to jest akurat umiejętność napaść. Czyli obrażenia od umiejętności napaść to jest mój główny damage. Ogólnie rzecz biorąc, ten amulet jest naprawdę spoko. Mamy fajną pasywkę, drugą fajną pasywkę, redukcję kosztu energii, która nie jest kluczowa być może, ale na pewno pomoże nam zadawać większą ilość obrażeń oraz obrażenia od umiejętności napaść, więc spokojnie można by tego amuletu używać, natomiast ja wolę swój, więc go sprzedam, ale tutaj też, żeby nie było w drugą stronę, zwracamy uwagę na rolę. Niski rol. To też jest amulet do wymiany, mówiąc krótko, nie? On jest dobry, jeżeli nie ma... Znaczy, wiem, że to głupio zabrzmi, ale jeżeli nie masz nic lepszego, to ten amulet jest dobry, natomiast on nie jest jakiś super wybitny. Ja go w tym momencie sprzedam. Tutaj mamy zabójczy jad, jakaś umiejętność Łotra, ciernie, które mnie nie interesują, obrażenia, co mnie interesuje i ranga wszystkich umiejętności nasycenie. W niektórych przypadkach ten amulet może być mega, mega dobry. Dlaczego? Ciernie sobie przerolowujemy, obrażenia są spoko rzeczą, możemy sobie zrobić build przykładowo na wszystkie umiejętności nasycenie, jest to potencjalnie możliwe. No i możemy też wybrać zabójczy jad. Wtedy ten amulet byłby spoko. W moim przypadku zabójczego jadu chyba nie używam, chociaż nie jestem nawet pewien. Cierni na pewno nie używam. Obrażenia, no tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że są niskie. A nasyceni w ogóle nie używam. Więc ten amulet sobie sprzedamy, ale ma on jakiś potencjał. Znaczy ja to większość temu sprzedaję, bo ciężko jest mi znaleźć upgrade. Plusy do siły, procentowe. Siła jest ok, czy tam jest średnia, ale no nie potrzebuje takiej umiejętności. Redukcja czasu działania, spowolnienie. Czyli jak ktoś nas spowolni, to redukujemy sobie czas działania tego. Raczej mech, nie jest to super mega potrzebne. Redukcja czasu odnowienia umiejętności nasycenie. Jeżeli używamy, spoko, ja nie używam.
Obrażeń od umiejętności przełączających na nową broń. Czyli używamy raz jednej, raz drugiej broni. No tutaj nie ma niczego takiego specjalnego, więc ten amulet też można sprzedać. Redukcja obrażeń to jest spoko, aczkolwiek roll jest niski. Szybkość ruchu mamy bardzo wysoką, więc to jest fajne. Mistrzostwo broni niestety mamy tylko plus 1, a mogłoby być plus 2, ale jest to spoko umiejętność. Otrzymywane leczenie możemy przerolować. Więc ten amulet jest już jak najbardziej sensowny, żeby go używać, bo mamy tutaj całkiem ciekawy zestaw afiksów. I można by spokojnie taki amulet potraktować jako coś fajnego. Czas działania wzmocnień z kapliczek. Jest to ok, ale ja osobiście nie lubię wybierać takich afiksów, więc dla mnie to jest złe. Obrażenia poza uniknięciu ataku. To jest ciekawe, jeżeli zrobimy unik, to dostajemy zwiększony damage o 15%. Aczkolwiek tutaj też trzeba mieć pojęcie o tym, jak się liczy obrażenia, no co jest mega, mega istotne. Ale już nie będziemy tego motać w ten film. 4,8% obrażeń, co nie jest dobrym rolem, ale sama umiejętność jest spoko. No i skraca czas uzbrojenia twoich pułapek. To jest jedna z mechanik Rogue'a, nie będziemy się w to zagłębiać. Czyli mamy obrażenia ok, obrażenia przez 4 sekundy ok, obrażenia ok, no i skracenie czasu pułapek, powiedzmy, że jeszcze ujdzie. Przerolowujemy czas działania wzmocnień z kapliczek i byłby nawet ten amulet ok, ale go sprzedajemy, bo mój jest lepszy, mówiąc krótko. Pierścionki. Pierścionki też są całkiem skomplikowaną rzeczą, ale tutaj szukamy głównie szanse na trafienie krytyczne, obrażeń od trafień krytycznych, obrażeń od osłonięcia, jeżeli używasz. Nie każda klasa, nie każdy build używa, ale jeżeli używasz, to szukamy. Maksymalne zdrowie, generowanie zasobu i zadawanie pobliskim obrażenia zadawane pobliskim wrogom, ogłuszonym itd., itd. Tutaj jeszcze zerkniemy sobie na moc przedmiotu, bo rzuciło mi się w oczy, że mamy 709 i jeżeli chodzi o to, nawet sobie popatrzmy. Obrażenia zadawane pobliskim wrogom. Jest ok, bo ja walczę z bliskimi wrogami, czy tam z wrogami na blisko. Obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli. Jest ok, bo moja pułapka ogranicza kontrol, ta czy ta. Dalej, maksymalne zdrowie. Jest ok. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedna z lepszych statystyk. Szansa na kryta. Jest ok. Więc dlaczego ten amulet, ten pierścionek jest słaby? Ano nie jest. Tak jak mówiłem, patrzymy na ten, na tą moc przedmiotu, ale to nie oznacza, że koniecznie musimy wszystkie przedmioty poniżej 725 wyrzucać. Te role, ogólnie rzecz biorąc, są niższe niż maksymalne. Ale mamy tutaj 4 dobre umiejętności, więc ten pierścionek może być naprawdę fajną rzeczą. Może naprawdę dawać sporo naszej postaci. Ja sobie tak patrzę na to, co daje mój aktualny pierścionek i widzę, że mój aktualny pierścionek ma jeszcze, proszę Państwa, 3 afiksy, więc dla mnie ten pierścionek jest upgrade'em. Więc dlaczego wyrzucamy przedmioty 7-2-5? Chodzi o to, że przedmioty 7-2-5 mają większą szansę na to, żeby być dobre po prostu. Więc jeżeli mamy poniżej, to raczej się nie przyglądamy i sprzedajemy. A czy raczej nie zbieramy w sumie i sprzedajemy. Czy tam zostawiamy. Natomiast to też nie wygląda tak, że jeżeli ten przedmiot zbierzemy, to nie możemy na niego spojrzeć, nie? Endgame'owo raczej chcemy patrzeć tylko na te przedmioty starożytne od 7-2-5 w górę, no bo tam jest największa szansa. Natomiast no może się wydarzyć taka sytuacja. To też trochę wygląda tak, że nie zbierasz wszystkich przedmiotów, które wypadną, nie? Bo jeżeli chciałbyś zbierać wszystkie przedmioty, to byś masę czasu musiała poświęcić na przeglądanie tego wszystkiego. Więc zbierasz tylko te starożytne, nie? A później jak już masz zebrane starożytne, to bardziej sensowne jest przeleczyć i zobaczyć ich item levele. Żeby nie tracić czasu, nie? No ale akurat w tym przypadku trafił nam się pierścionek, który jest spoko z niższym item levelem. Lecimy dalej. Obrażenia zadawane wrogom w stanie ogłuszenie, mech, nie ogłuszam. Obrażenia zadawane wrogom w stanie spowolnienie, spowalniam, jest to spoko. Obrażenia od przytłoczenie mnie nie interesuje. Odległym wrogom nie jest to dla mnie, ponieważ ja walczę na blisko, nie walczę z odległymi wrogami. Sprzedajemy. Obrażenia zadawane wrogom w stanie wyziębienie, nie wyziębiam. Obrażenia typu cień i trucizna, teoretycznie zadaje obrażenia typu trucizna. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zadaje obrażeń typu cień. Natomiast nie jest to mój główny damage output, że to tak nazwę. Gdybym robił postać pod jedną z tych rzeczy, to byłoby spoko, ale że nie jest to główne, to nie jest to też spoko. Obrażenia od przytłoczeń, mech, nie używam przytłoczeń. Znaczy używam, bo każda postać używa, ale nie jest to jakieś super istotne dla mnie. Obrażenia typu fizyczne, to zadaje obrażenia fizyczne, więc może być. Obrażenia zadawane wrogom w stanie ogłuszenie, nie ogłuszam. Obrażenia z upływem czasu, chodzi o damage over time, czyli mówiąc krótko doty. Nie za bardzo nakładam doty, to co prawda nakłada, ale nie jest to mój główny damage, więc whatever. Przytłoczenie nie interesuje mnie. Lecimy dalej. Maksymalna energia,
Jest to średnie, moim zdaniem. Nie jest to rzecz, której jakoś bardzo potrzebuję. Obrażenia od trafień krytycznych, jedna z lepszych statystyk na piersionku. Obrażenia typu zimno nie zadaje. Obrażenia typu cień nie zadaje, albo nie zadaje ich dużo. Więc mówiąc krótko, ten pierścionek jest raczej kiepskawy. Nie ma tutaj niczego interesującego, możemy sobie to wywalić. Przechodzimy dalej, do broni jednoręcznych. Łotr jako jedna z klas ma możliwość walczenia bronią na dystans oraz broniami jednoręcznymi. I wyposażamy się w taki zestaw broni. I teraz tak, bardzo istotna sprawa. Łotr, w momencie kiedy ja mam build pod to, czyli pod umiejętność, która wykorzystuje sztylety do walki, to ta broń służy jako statstick. W sensie, ona, patrzymy tutaj tylko na statystyki, nie patrzymy na jej obrażenia. Natomiast te od obrażeń tych broni zależy mój ogólny damage. To ile zadam obrażeń. Jak się liczy obrażenia broni, czy obrażenia skill, jak się ogólnie liczy obrażenia, o tym też będzie film na kanale, w którym to wyjaśnię, natomiast nie będziemy już tego motać tutaj. Powiem natomiast krótko, obrażenia broni, która jest twoim głównym źródłem obrażeń, czyli tej broni, która służy jako główna broń, muszą być wysokie, jak najwyższe, ponieważ od tego liczy się damage, a obrażenia innych broni nie są już takie istotne. Dotyczy się tylko łotrów i barbarzyńców, bo druid, czarodziejka oraz nekromanta mają tylko jedną broń, ale w tym przypadku tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o bronie jednoręczne. Pierwszą rzeczą, którą absolutnie zawsze robimy, jest patrzenie na moc przedmiotu. Jeżeli mamy 707, sprzedajemy ten przedmiot. Dlaczego? Bo ten przedmiot ma 800 obrażeń bazowo. Przedmiot, który ma item level 781, ma 1065 obrażeń, czyli ponad 250 więcej obrażeń na sekundę. To jest mega dużo, ponieważ od tego liczone są nasze obrażenia. I nie możemy, nawet z najlepszymi statystykami, nie ma sensu zakładać takiego itemu, bo będzie to po prostu nieopłacalne. Więc ten przedmiot sprzedajemy, 715 sprzedajemy, 725 sprzedajemy, 35 sprzedajemy, 58 w moim przypadku też sprzedajemy, ja już szukam przedmiotów powyżej 800, tak naprawdę. To też sprzedajemy, bo ma niski item level, to zostawiamy, to sprzedajemy, to zostawiamy i to też sprzedajemy. Tak po prostu robimy. To nie ma względu, jakie tam są statystyki, to nie jest przykład z tym pierścionkiem. W tym przypadku szukamy po prostu broni, która ma jak największe obrażenia. I teraz tak, jakich rzeczy szukamy na broni jednoręcznej? Na broni jednoręcznej szukamy DPS-u, jeśli używana, czyli jeżeli ja bym miał build pod strzelanie przykładowo, to ja bym strzelał z kuszy. I wtedy to by służyło za statystyki, tak zwane. Więc to też warto pamiętać. Obrażenia od odsłonięcia, jeżeli używasz, bo też nie każdy build używa, od trafień krytycznych, od umiejętności, główna statystyka, wszystkie statystyki. Takich rzeczy szukałbym na broni. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Przede wszystkim każda broń ma swój implikt. Nie jestem pewien, czy to się nazywa implikt, ale jakieś tam... Boże, jak to powiedzieć? Specjalną moc. W sensie sztylety przykładowo mają obrażeń zadawanych pobliskim wrogom. Natomiast miecze mają obrażeń od trafień krytycznych. To też jest istotne w przypadku niektórych buildów. U mnie o wiele bardziej sensowne byłoby prawdopodobnie posiadać miecze, tak myślę. Chociaż ze względu też na pasywkę. Mniejsza z tym. Nie patrzę na to jakoś super mocno, więc nie będziemy w to wnikać. Te broni oczywiście nie są żadnym upgrade'em, natomiast zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Obrażenia od przytłoczenia dla mnie mech. Wszystkie statystyki, jest to ok, ale jest to dosyć nisko w moim rankingu. Oszołomienie, nie jest to nic specjalnego oraz umiejętności główne. Tutaj mamy główną umiejętność, czy też możemy sobie zobaczyć w tym przypadku, która umiejętność jest główna. I wiemy, że tutaj mamy te umiejętności główne na całkiem fajnym rolu, co jest spoko, ale niestety dwie pozostałe statystyki, czyli obrażenia od przytłoczenia oraz oszołomienie, nie jest niczym istotnym, a wszystkie statystyki jest raczej mech. Ale tutaj i tak szukamy bardziej obrażeń niż tych statystyk, ale możemy sobie na te statystyki spojrzeć. Dalej, mamy obrażenia od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności. Nie nasycam, w ogóle to u mnie nie działa. Dalej, obrażenia zadawane wrogom w stanie spowolnienie, mech. Obrażenia zadawane wrogom w stanie wyziębienie, mech. Obrażenia zadawane okaleczonym wrogom, czyli poniżej 35% życia. No, nie lubię tej statystyki, bo ona działa tylko przez 1/3 walki, jak moby mają poniżej 1/3 życia. Więc mi się to nie podoba i ja to odrzucam. Ale tutaj tak czy siak, cokolwiek by tutaj nie było, to przede wszystkim patrzymy na moc przedmiotu. I też w drugą stronę, gdyby ten przedmiot na przykład miał 820 item level, to co by tutaj nie było, to bym prawdopodobnie założył tą broń, bo uważam, że to daje nam spory boost. Dalej, mamy kuszę. Co tutaj robimy jako pierwszą rzecz? Mamy broń 7-3-4. Co z nią robimy?
przeglądamy. Dlaczego? Bo ta broń służy za statystyk. Nie jest ten damage liczony do moich obrażeń. To obrażenia na sekundę w przypadku tych broni nie są istotne. Istotne są rzeczy, które są na tej broni, bo to jest statystyk. Ja z tego po prostu nie strzelam. Inną sytuacją byłoby, gdybym sobie wymienił tą umiejętność na tą. Wtedy to byłaby umiejętność, której używam i to byłaby umiejętność, która używa kuszy i wtedy obrażenia kuszy byłyby istotne. Ale używam daggerów, więc jest to nieistotne. Lecimy sobie z kuszami. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ogólnie, jeżeli chodzi o two hand, mamy podobny zestaw. DPS, jeżeli używana, w moim przypadku nie jest używana. Odsłonięcie, jeżeli używasz, trafienia krytyczne, umiejętności, główna stata, wszystkie staty. Tutaj w przypadku kuszy mamy obrażenia od odsłonięcia jako implikt, więc to już jest bardzo fajny bonus dla mnie. Ja jako łotr walczący na to używam kuszy, dlatego że mają te obrażenia od odsłonięcia. Dalej, obrażenia zadawane w stanie ogłuszenie, nie ogłuszam. Obrażenia od umiejętności podstawowe, czyli te. Umiejętności podstawowe to są oczywiście te pierwsze umiejętności. I tutaj tak. Jeżeli jest to jakakolwiek istotna część twojego buildu, jest to spoko. W moim przypadku nie ma to w ogóle znaczenia. Ja z tego zadaję 1000, a z tego zadaję po 90 tysięcy. Więc to, że będę zadawał 1043, nic mi nie zmienia, więc to jest słabe. Zręczność jest ok. Obrażenia z upływem czasu działają w przypadku pułapek, ale nie jest to nic specjalnego. Dalej, mamy łuk. I łuk sprzedajemy. Dlaczego? Ponieważ szukamy kuszy. Łuk ma obrażeń zadawanych odległym wrogom, ten implikt. Ja nie walczę na odległość, więc w tym buildzie łuk jest mi totalnie zbędny. Nie wyciągnąłbym z tej umiejętności niczego ciekawego, a z umiejętności obrażenia od odsłonięcia wyciągnę całkiem sporo, więc łuki od razu automatycznie idą do vendora. Mamy tą kuszę, która ma niski item level, ale to nam nie przeszkadza, ponieważ jest item level powyżej 725, czyli mamy największy roll statystyk. I tutaj mamy zręczność, co jest spoko. Obrażenia od umiejętności podstawowe nie jest spoko, bo nie używam tego. Nasycenie umiejętności nie jest spoko, oszołomienie nie jest spoko. Niestety ta kusza się do niczego nie nada. Dalej, mamy kuszę 800 item level, mamy wysokie obrażenia, co nie jest istotne, ale fajnie mieć wyższe niż niższe, wiadomo. Mamy 40 obrażeń od odsłonięcia i mamy 54 obrażeń zadawanych okaleczonym wrogom, czyli poniżej 35% życia. Nic specjalnego, no ale powiedzmy, że może być. Obrażenia zadawane wrogom w stanie oszołomienie. Nie oszałamia. Z tego, co mi wiadomo. Obrażenia zadawane wrogom pod wpływem umiejętności pułapki. Mamy pułapki i dosyć często ich używamy. Obrażenia zadawane wrogom w stanie ogłuszenie. Nie ogłuszamy, więc oszołomienie nie, ogłuszenie nie, okaleczenie średnie, pułapki spoko, więc mimo tego, że ma to dużo DPS-u, to ląduje u vendora. Nara. Tak mniej więcej wygląda wybieranie itemów rzadkich. Tak jak widzisz, no tutaj trzeba naprawdę się do tego przyłożyć, wiedzieć czym się gra i wiedzieć co się robi. Wymaga to też trochę wprawy, natomiast pamiętaj, nie przejmuj się, to nie wygląda w Diablo tak, że ty musisz nad tymi przedmiotami się nie wiadomo jak długo, bo nie będziesz dawał rady. Wiadomo, warto wybierać te najfajniejsze rzeczy, ale bez przesady. Natomiast troszkę inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedmiotów legendarnych, bo te też nam dropią. Jak wygląda to w przypadku przedmiotów legendarnych? Przede wszystkim na sam początek oddzielamy sobie przedmioty święte od przedmiotów starożytnych. Dlaczego? Item level, ponownie. Tak jak mówiłem, item level jest dla nas istotną rzeczą i takie przedmioty są prawdopodobnymi upgrade'ami, to są rzeczy, których możemy używać. Te przedmioty ze względu na swój niski item level, owszem, może się skończyć tak jak z tym pierścionkiem, ale docelowo my szukamy przedmiotów starożytnych z item levelem 725 i nie tracimy czasu na przeglądanie tych przedmiotów pod względem tego, czy ich używamy, czy ich nie używamy. Kolejną rzeczą jest ewentualnie sprawdzenie tych item leveli. Ja tego zazwyczaj nie robię w ten sposób. Po prostu patrzę po kolei przedmioty i wtedy ewentualnie coś z nimi robię. Natomiast tutaj są wszystkie powyżej 725, więc mają szansę na najlepsze role. Jeżeli chodzi o te przedmioty, z racji tego, że ja tych przedmiotów nie używam, to jedyne co mi pozostaje, to je zniszczyć albo zostawić po to, żeby wyciągnąć z nich aspekty. Bo aspekty stąd mogę sobie wrzucić tutaj, nie? I teraz tak, przykładowo, ten przedmiot ma jakąś tam umiejętność i ma jakiś tam aspekt. Czy ten aspekt jest mi potrzebny? Może być mi kiedyś do czegoś przydatny, w związku z czym chciałbym go zostawić. Ale widzę, że roll tego aspektu jest niski, bo zasięg jest od 603 do 1185, a roll to jest 662. Więc ten przedmiot, mówiąc krótko, niszczę, bo jest niski aspekt, niski roll tego aspektu. Jak sobie włączyć takie opisy? Opcje, rozgrywka, zaawansowane opisy. Bez tego nie mamy tutaj pokazanych tych zasięgów, natomiast z tym mamy pokazane te zasięgi. Boom. Proste.
Lecimy dalej. Tutaj mamy 20 na 40. Whatever, kasujemy. Tutaj mamy 25 z 10-25. Czyli mamy maksymalny możliwy roll tego aspektu. Zostawiamy, bo może mi się to kiedyś przydać. Tutaj też warto wiedzieć po prostu, czy dane aspekty są ci potrzebne, czy nie. Bo ja, ten aspekt jest na przykład do przybijającego strzału, czyli takiej umiejętności. Ja tym raczej grać nie będę, ale zostawiam takie aspekty, gdybym jednak zmienił zdanie, nie? I po to, żeby po prostu mieć. Tutaj mamy roll prawie maksymalny, natomiast jest to aspekt, który ma szansę na oszołomienie wroga. Nie jest to nic przydatnego super bardzo i raczej to niszczę, bo nie chcę sobie gromadzić tego za dużo. Tutaj mamy kolejny ciekawy aspekt, który ma prawie maksymalny roll, więc zostawiamy to na przyszłość ewentualnie. Tutaj mamy aspekt, który ma dosyć niski roll, bo 54% to nie jest nic, co mnie interesuje, aczkolwiek jeszcze przeczytam, co to robi. A, okej. Tutaj mamy szybkie natarcie, aspekt do szybkiego natarcia i roll 8 z przedziału 8-15, więc wiesz, co zrobię. No i tutaj mamy walkę w zwarciu, która ma przedział od 1 do 5 i tutaj mamy 3, więc bum, niszczymy. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o przeglądanie tych itemów, działamy dokładnie na tej samej zasadzie, to w przypadku wcześniejszych rzeczy. Najpierw patrzymy na item jako statystyki. Patrzymy na te afiksy, czy one są spoko, czy nie są spoko. Jeżeli są spoko, to super. Jeżeli nie są spoko, to patrzymy na aspekt. Jeżeli ten aspekt jest czymś, co chcemy zostawić, to ten item po prostu zostawiamy. Jeżeli nie jest to aspekt, który chcemy zostawić, albo ma niskie role, a jej statystyki tego przedmiotu nie są satysfakcjonujące, to ten przedmiot po prostu możemy zniszczyć. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Mamy tak, amulecik plus do czasu działania ograniczeń kontroli. Nie jest to dla mnie nic specjalnego, pożądanego. Plus do szybkości ataku 4 sekundy po uniknięciu ataku. Jest to całkiem potencjalna rzecz. Mistrzostwo broni i plus 2 rangi. Jest to całkiem spoko. Obrażenia zadawane przy użyciu broni do obu rąk, czyli w momencie, kiedy walczę tu handami. Jest to spoko, gdybym grał pod kusze albo pod łuki, a taki build może będę robił. W związku z czym ten amulet sobie mogę zostawić jako rzecz do właśnie buildu pod broń dwuręczną. Ja sobie to zniszczę raczej, bo myślę, że mój amulet jest i tak lepszy, więc tego akurat nie chcę. Jeszcze sobie patrzymy na rol aspektu i mamy tutaj 28,5 z przedziału 22-37. Więc ani statystyki nie są jarające, ani aspekt. Bum. Dalej, mamy dagger, 729, czyli wiemy, że nie będziemy tej broni używali, bo ma zbyt niskie obrażenia. Mamy tutaj jeszcze szybkie natarcie na rolu 13 w przedziału 8-15. Nie jest to dla mnie nisko, tym bardziej, że mam sporo 15 już zostawionych, więc możemy to sobie zniszczyć. Tutaj mamy amulet. 2 rangi wszystkich umiejętności podstęp. Niestety to nie jest nic wielkiego. Szybkość ruchu, spoko. Inteligencja, no plusy do inteligencji nie są mi super potrzebne. Jedna ranga do wszystkich umiejętności nasycenie. Nie jest to też jakieś super. Jest szybkość ruchu, jest tam trochę podstępu, trochę nasycenia, ale przedmiot sam w sobie kiepski. Jeżeli chodzi o przedmiot, to on jest do zniszczenia. Jeżeli chodzi o aspekt, ma rol po środku, więc też jest do zniszczenia. Buty. Odporność na cień, raczej średnia, szansa na unik całkiem spoko, 3 do rangi cienisty krok, nic specjalnego, zręczność jest ok. Buty są nawet spoko, można by to jak najbardziej zostawić, przerolować na przykład cienisty krok na szybkość chodzenia albo odporność na cień na szybkość chodzenia i byłyby spoko. No ja akurat mam te unikalne, więc nie będzie to jakoś super przydatne. Zobaczmy sobie aspekt. Aspekt ma roll 31 z przedziału 25-45. Bum. Łuk 791, wysoki DPS, więc całkiem spoko rzecz. Możemy sobie potencjalnie ten łuk zostawić jako rzecz do jakiegoś buildu pod łuki. Co prawda raczej tego nie będę używał, bo mam inne łuki, które są bardziej sensowne, ale powiedzmy, że można by to zostawić. Tutaj jeszcze mamy aspekt, który sprawia, że moje umiejętności strzelectwa mają maksymalnie 10% szansy na stworzenie obok wroga burzy strzał, która zadaje jakiś tam damage. I to jest maksymalny roll tego aspektu, więc biorąc pod uwagę maksymalny roll, biorąc pod uwagę DPS-ik, możemy sobie spokojnie to zostawić. Lecimy dalej. Mamy pierścionek. Obrażenia zadawane w stanie zamrożenia nie zamrażam. Z upływem czasu nie narzucam jakichś istotnych dot. Obrażenia typu cień nie zadaję. Szansa na kryta niby jest spoko, no ale reszta jest do bani. Więc przedmiot do zniszczenia. Aspekt ma minimalny roll, więc tym bardziej jest to przedmiot do zniszczenia. Amulet 779, całkiem wysoki item level. Zobaczmy. Wszystkie umiejętności podstęp. Nie jest to super istotne, ale z drugiej strony mógłbym dwie z tych umiejętności używać i byłoby to całkiem spoko, więc nawet niech będzie. Zwinność nie do końca. Obrażenia po uniknięciu ataku, całkiem potencjalna rzecz, która może być przydatna. Obrażenia całkiem spoko. Więc mamy tak. Pierwszy afiks ok, drugi do przerolowania, trzeci ok, czwarty ok.
całkiem interesujący amulet, który raczej nie będzie przeze mnie używany, natomiast mogę go zostawić. Nawet bez względu na to, co ma tutaj za aspekt, ponieważ zostawiamy ten amulet ze względu na statystyki, a nie na aspekt. Też trzeba o tym pamiętać. Dalej, mamy rękawice. Szansa na szczęśliwy traf, nie lubię polegać na szczęśliwym trafie, nie jest to dla mnie fajne. Szybkość ataku jest spoko, salwa nie jest spoko, bo jej nie używam, ale może w przyszłości będę. Więc mamy szybkość ataku i salwę oraz szczęśliwy traf, maksymalnie 5% szansy na wyleczenie. To jest kiepskie. Ale jeżeli zostawimy sobie pierwszy, drugi, trzeci aspekt i przerolujemy ten ostatni, to może z tych rękawiczek w przyszłości wyjdzie coś interesującego. Więc zostawię sobie to z myślą o innym buildzie, bo wydaje mi się, że do salwy może być przydatne. A też myślę o takim buildzie, więc zostawmy sobie te rękawiczki. Redukcja trwania ograniczenia kontroli, czyli zmniejszamy ceceki, które są rzucone na nas. Obrażenia od pułapek, obrażenia i obrażenia typu fizyczne. Całkiem interesująca zbroja, chociaż po dłuższym namyśle stwierdzam, że jednak nie. Nie ma tutaj maksymalnego zdrowia, co jest dla mnie istotne. Nie ma też buffów do pancerza, co też jest dla mnie istotne, ponieważ ten buff wydaje się być całkiem spoko, tak jak na przykład na mojej zbroi mam 10% do całkowitego pancerza oraz 883 do maksymalnego zdrowia, więc te statystyki są dla mnie dosyć mocno wartościowe. A tutaj mamy niby umiejętności, obrażenia od umiejętności pułapki, ale te nie są moim głównym źródłem damage'u. Roll na obrażenia jest dosyć kiepski, obrażenia typu fizyczne też takie se, więc raczej to niszczymy. Jeszcze roll aspektu jest średni, więc też to niszczymy. Tutaj mamy dagger 804, czyli wysoki item level, dosyć mocno, więc to jest potencjalny upgrade, który mogę używać. Zobaczmy sobie rzeczy. Obrażenia zadawane okaleczonym wrogom, czyli poniżej 35 punktów zdrowia. Oszołomienie, obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli oraz pod wpływem umiejętności pułapki. Mamy pierwszy afiks, który jest średni, drugi, który można przerolować, trzeci i czwarty, który są spoko, więc to może być nawet potencjalna rzecz, którą może kiedyś założymy. Nie wiem, na razie sobie to zostawimy, nie będziemy tego niszczyć. Plus aspekt ma roll 29 z przedziału 15-30, więc też warto to zostawić. Tutaj mamy na aspekcie roll 24, więc aspekt nas nie interesuje, a przedmiot? Wszystkie współczynniki, raczej bida, ale nie ma tragedii, że tak powiem. Szybkość ataku, sztos, szansa na trafienie krytyczne okaleczonych wrogów, średnie. Szybki ostrzał, dwie rangi z przedziału 2-3. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to przedmiot, który będę używał na 100%, nie jest to przedmiot, który chcę zostawiać. Dlaczego? Bo ten przedmiot będzie leżał w skrzynce i go nigdy nie użyję, więc go po prostu zniszczymy. Jeżeli chodzi o te buty, mamy tutaj szybkość ruchu, wolę, odporność na cień, wszystkie statystyki, mech. Ogólnie buty słabe, a roll na aspekcie też nie najlepszy. Okej, przechodzimy moi drodzy powolutku do najciekawszego momentu, czyli do tego, jak będziemy sobie faktycznie te przedmioty wybierać. Ja poza tym, co teraz przeglądałem, miałem jeszcze odłożone w skrzynce sporo potencjalnych upgrade'ów, które gdzieś mi tam powypadały w trakcie grania. No i tego nie pokazywałem wam do tej pory, więc teraz się temu przyjrzymy. Więc tak, moja czapka ma odporność na ogień, takie średnie. Maksymalne zdrowie, bardzo dobre. Nasycenie cieniem, lipa, bo tego nie używam. Odporność na zimno, takie sobie. Chcemy to wymienić na coś ciekawszego. Tutaj mamy maksymalne zdrowie 500, fajny roll. Całkowity pancerz 5-8, całkiem fajny roll. Maksymalną energię oraz siłę woli. Siłę woli przerolowujemy, maksymalna energia ujdzie. Maksymalne zdrowie i całkowity pancerz są to rzeczy, które potencjalnie dosyć mocno chcę. Do tego wszystkiego chciałbym jeszcze przykładowo redukcję czasu odnowienia. Więc jeżeli siłę woli przeroluję na tą redukcję, to może to być całkiem spoko. Z drugiej strony mamy taką czapkę, która ma wyższy item level, co daje troszkę więcej armora. Tam te 30 parę punktów, nie jest to niby dużo, ale to zawsze więcej. Ale ma odporność na błyskawice, czyli takie ujdzie, powiedzmy, maksymalne zdrowie trochę więcej, nasycenie cieniem, czego ja nie używam, i maksymalnej energii, której nie potrzebuję. Więc tutaj można by zostawić maksymalne zdrowie, odporność na błyskawice, max energii i nasycenie cieniem przerolować. Więc mamy walkę pomiędzy troszkę wyższym item levelem, czy też pancerzem, maksymalnym zdrowiem, energią oraz odpornością na błyskawice, kontra całkowity pancerz, maksymalne zdrowie, energia i coś do przerolowania. Jeżeli mam wybierać odporność na błyskawice kontra całkowity pancerz, zdecydowanie wolę to i to jest moja przyszła czapka. Możemy sobie już ją założyć. Jeżeli chodzi o tą czapkę, no to tutaj odporności nie są jakieś super mega istotne. Nasycenie cieniem byłoby ok, gdybym to używał, ale nie używam, więc tak naprawdę ta czapka idzie do wendora. Dalej, zbroje. Moja zbroja ma 738 item level. No i ma wszystkie współczynniki, maksymalne zdrowie, obrażenie od nasyconej umiejętności, całkowity pancerz. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że jest całkiem spoko, bo wszystkie współczynniki nie są może jakimś topową statystyką, ale są ok,
Max zdrowie jest spoko, całkowity pancerz jest spoko, obrażenia sobie przerolować mogę, więc zobaczymy, czy znajdziemy faktycznie jakiś upgrade. Mamy zręczność, całkowity pancerz, obrażenia i umiejętność od i obrażenia od umiejętności pułapki. Gdybym tutaj przerolował pułapki na maksymalne zdrowie, to byłby całkiem znośny pancerz. Mamy zręczność, będzie tej zręczności sporo, więc zwiększy nam się DPS. Mamy całkowity pancerz, nie będzie go aż tyle co na mojej zbroi, ale będzie go sporo. Mamy obrażenia i mielibyśmy maksymalne życie. Więc ta zbrojka potencjalnie może być. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj mamy obrażenia typu trucizna, to jest do przerolowania, więc wszystkie inne statystyki muszą być sztos. Maksymalne zdrowie, dosyć wysoki roll, nie najwyższy. Redukcja obrażeń od pobliskich wrogów, co jest ok. I odporność na ogień. Odporność na ogień jest średnia, redukcja jest spoko, maksymalne zdrowie jest spoko. A obrażenia można by zmienić na całkowity pancerz. Wtedy mamy całkowity pancerz, maksymalne zdrowie, redukcję obrażeń i odporność na ogień. Czyli coś fajnego, a tutaj mamy całkowity pancerz, zręczność, obrażenia i maksymalne zdrowie. Czy ja wolę posiadać redukcję odporności, max zdrowie i pancerz? Czy wolę posiadać zręczność, pancerz, obrażenia i maksymalne zdrowie? Koniec końców nie mogę się zdecydować. Zwrócimy do tego za chwilę. Lećmy dalej. Zobaczmy tutaj, co tutaj mamy. Maksymalne zdrowie, inteligencja, zręczność, obrażenie od umiejętności, napaść. No nie da się z tego zrobić jakiegoś super sensownego itemu. W sensie zręczność, obrażenie od umiejętności, napaść, maksymalne zdrowie na średnim rolu i inteligencję w coś innego przerolować. Niby by się dało, ale raczej to skasujemy, straszujemy. Dalej, spodnie. Moje spodnie mają trująca pułapka. Jest to umiejętność, która jest przeze mnie używana, ale nie jest jakaś super kluczowa. Redukcja obrażeń od pobliskich wrogów, to jest mega, mega fajne. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucie, to jest spoko. I siła woli, która nie jest super fajna. Więc poszukajmy czegoś ciekawszego. Tutaj mamy ciernie, redukcję obrażeń, trującą pułapkę i całkowity pancerz. I to już jest na pierwszy rzut oka upgrade spory. Dlaczego? Dlatego, że ciernie sobie rolujemy, mamy redukcję obrażeń. Mamy trującą pułapkę i mamy całkowity pancerz. Ciernie przerolujemy sobie albo w redukcję obrażeń od pobliskich wrogów, albo od zatrucia przykładowo i mamy super upgrade'ik. Wymieniamy i to przedmiot, i ten przedmiot idzie do vendora. Trująca pułapka, maksymalne zdrowie, wszystkie współczynniki. Tu jest spoko, bo możemy sobie przerolować granat dymny, ale będziemy mieli trującą pułapkę, maksymalne zdrowie, wszystkie statystyki i dajmy na to redukcję obrażeń zamiast tego granatu dymnego, a na mojej zbroi jest jeszcze całkowity pancerz zamiast wszystkich statystyk, czy tam współczynników. Wolę całkowity pancerz, plus wyższy item level daje więcej armora, więc idziemy to straszować. Szansa na unik przed pobliskimi wrogami jest ok, obrażenia po uniknięciu ataku są ok, obrażenia od pobliskich wrogów są ok. Czy te spodnie mogłyby zagrozić naszym nowym portkom? Jak ciernie przeroluję w maksymalne zdrowie, to mam maksymalne zdrowie, redukcję obrażeń, całkowity pancerz i trującą pułapkę. Trująca pułapka nie jest kluczowa. A tutaj mógłbym, ale tutaj nie będę mieć pancerza i nie będę, nie. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby na spodniach mieć maksymalne zdrowie i całkowity pancerz plus jakąś redukcję przykładowo. I tutaj na tych spodniach mam redukcję, mam całkowity pancerz, będę mieć maksymalne zdrowie i mam jeszcze trującą pułapkę. A te spodnie no niestety nie są w stanie wygenerować nam takich rzeczy, więc idą do vendora. Tutaj mamy kolejne spodnie, redukcja czasu odnowienia umiejętności, nasycenie whatever, trująca pułapka spoko, redukcja. I to są spodnie, które mogą konkurować z moimi, bo mają trującą pułapkę, ale redukcja obrażeń u mnie jest 7, tutaj jest 4. Całkowity pancerz tutaj jest 4,9, tutaj jest 6,4. Czyli 1,5% więcej, co jest całkiem sporo, a redukcja obrażeń 3%. Trzeba by się zagłębić to trochę mocniej. Ale biorąc pod uwagę, że mamy wyższy item level, więcej pancerza. Podczas okaleczenia twoje mikstury przywracają również 20% zasobu. Jeżeli postać jest okaleczona, twoje mikstury zapewniają również maksymalnego zdrowia w postaci bariery. No byłoby to spoko. Dobra, na razie te spodnie zostawimy. Być może zrobimy coś takiego, że jak nam nie będzie szło rolowanie tych naszych spodni, w sensie tych, to zajmiemy się tymi. Zobaczymy. No i ostatnie spodnie mają redukcję obrażeń, czyli spoko i sporo tej redukcji. Szansa na unik całkowity. I tutaj mroczny saun możemy przerolować w maksymalne zdrowie. Wtedy mielibyśmy naprawdę sporo redukcji obrażeń, naprawdę sporo całkowitego pancerza.
Nie mielibyśmy trującej pułapki, ale tak jak mówię, to nie jest dla mnie kluczowe, a mielibyśmy dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego maksymalne zdrowie, czyli maksymalne zdrowie, całkowity pancerz, redukcję obrażeń i jeszcze szansę na unik. Na razie te spodnie wygrywają. Tutaj sobie szybko straszujemy te spodnie, żeby nam się rozłożyło. Nas nie rozpraszały, że tak powiem. Gemy sobie damy tutaj i lecimy do kolejnego etapu, czyli do rękawiczek. Rękawiczki mamy trzy. Moje rękawiczki są spoko, ale chętnie bym je wymienił. Dlaczego bym je wymienił? Mam szybkość ataku, mam obrażenia od odsłonięcia, mam obrażenia typu klon cienia, tak to jest napisane w sumie. I mam wszystkie umiejętności. Dobra, może nie, źle powiedziałem. Nie do końca chętnie bym je wymienił, ale może znajdę coś ciekawszego. No te rękawiczki na pewno nie są ciekawsze, aż się zastanawiam, po co je zostawiłem. To odpada. Wirujące ostrza są ok, to moja główna umiejętność. Nasycenia można przerolować, przytłoczenia są nieistotne i szansa na kryta. A, tutaj sobie zostawiłem to, bo było 8 szansy na kryta. Właśnie dlatego chciałem te rękawiczki wymienić, bo moje nie mają 8% szansy na kryta. Ale tutaj znowu nasycenie i przytłoczenie nie jest to rzecz, która mnie interesuje. Zostawię te rękawiczki, ale używać ich nie będę. Dalej mamy maksymalnie szansy na odzyskanie zasobu, zręczność. Nie wiem, to jakiś błąd chyba. Więc tutaj sobie ten błąd zniszczymy i rękawiczki zostają takie, jakie były. Dalej mamy pierścionki. I pierścionki na pewno będziemy wymieniali, bo moje są już stare i zużyte. Moje pierścionki co mają? Mają... No, ten jest jakiś nowy, a ten to jakaś w ogóle stara tragedia. Zobaczmy. Obrażenia zadawane po bliskim wrogom. Walczę na blisko, więc jest spoko. Obrażenia zadawane wrogom ograniczonej kontroli. Robię to dosyć często. Maksymalne zdrowie i szansa na trafienie krytyczne. Jest ok. Aha, to jest ten pierścionek chyba, co znalazłem go przez przypadek gdzieś tam. Tak mi się wydaje. Jest ok, więc ten pierścionek na pewno jest potencjalnym upgrade'em. Obrażenia zadawane oszołomienie. Nie do końca. Od nasyconej umiejętności. Tutaj mamy mały error, bo ten pierścionek nie powinien się tutaj znajdować. Obrażenia od odsłonięcia. To jest spoko, bo ja odsłaniam i się na tym skupiam. Regeneracja zdrowia, jeżeli nie odniesiono obrażeń, to jest do wyrzucenia. Obrażenia od trafień krytycznych, to jest spoko, ma fajny roll. Obrażenia od zimna, nie jest spoko. I tutaj mamy pierścionek, który fajnie wygląda, ale raczej niestety go nie poużywamy, więc to jest pierścionek, który sobie zostawię, ale nie do używania. Dlaczego? Mamy obrażenia od osłonięcia i od trafień krytycznych. Spoko rzeczy. Możemy regenerację przerolować w kryta, spoko, ale obrażenia typu zimno niestety nie wchodzą w grę, bo nie używam takich obrażeń, a nie chcę iść półśrodkami, chcę wymienić sobie te przedmioty na takie, które są faktycznie dobre. Więc to wyrzucamy. Tutaj jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o pierścionki. One jako implikty mają odporności na różne rzeczy, na przykład zimno, cień, zimno, błyskawice, tutaj zimno, błyskawice tak samo. I od pewnego item levelu, tylko nie wiem do końca od którego, jest to 25%. I później powyżej tych 25% już nie ma żadnych zmian. To jest taki odpowiednik, powiedzmy, pancerza z przedmiotów, nie? Więc też warto patrzeć, żeby te pierścionki miały te 25% w miarę możliwości. Dobra, zobaczmy ten pierścionek. Maksymalne zdrowie, bardzo wysoki roll, najwyższy. Obrażenia od odsłonięcia, bardzo wysoki roll, najwyższy. Obrażenia zadawane po bliskim wrogom, bardzo spoko rzecz, też bardzo wysoki roll. I obrażenia zadawane wrogom zatrucie, bardzo wysoki roll. Jedno z tych dwóch przerolowujemy i mamy idealny pierścionek. Bez namysłu tutaj już wiemy, że ten pierścionek będziemy nosili. To jest pierścionek, który mi wypadł wczoraj na streamie. Zapraszam, twitch.tv/mkrr3. I wiedziałem, że on jest po prostu marzeniem, bo to jest pierścionek, który ma perfekcyjne role i jest niemalże idealnym itemem. Zobaczcie, max zdrowie jest maksymalnym rolem. Odsłonięcie, obrażenia od odsłonięcia, maksymalny roll. Dwie pozostałe rzeczy, prawie maksymalny roll, brakuje 0,5% albo 2,5%. Jedną z tych rzeczy przeroluje na coś innego i będzie mega, mega sztos. Więc teraz chcemy wymienić tylko ten drugi, który ma szansę na trafienie krytyczne wysoką. Obrażenia z upływem czasu do przerolowania, cień, no tutaj ten pierścionek nie jest w sumie zły, ale do tego za chwilę przejdziemy. Zobaczymy. Obrażenia od trafień krytycznych, spoko. Maksymalne życie, spoko. Obrażenia zadawane wrogom ograniczonej kontroli, spoko. I generowanie zasobów też spoko. Dobra, myślę, że bez większych problemów mogę powiedzieć, że ten pierścionek jest bardzo dobry. I tutaj mamy jeszcze ten pierścionek. Trucizna, szansa na trafienie krytyczne, zamrożenie... Nie, to też jakiś błąd się tutaj wdarł. Więc mamy... Te trzy pierścionki. Tutaj to, co mi się podoba w tym pierścionku, szansa na trafienie krytyczne, ale i obrażenia od trafień krytycznych są wysokie. Ale tak na dobrą sprawę, no nie są jakieś te role zabójcze. Tutaj mamy obrażenia od trafień krytycznych też, mamy maksymalne zdrowie, generowanie zasobów i możemy jeszcze wyrolować tą szansę na kryta. Tutaj mamy obrażenia zadawane po bliskim wrogom, ograniczoną kontrolę, maksymalne zdrowie, szansę na kryta.
Problem jest taki, że szansa na kryta jest dosyć niska i tak jak mówiłem, to jest problem tych itemów poniżej 725, czy tam poniżej określonego poziomu item levelu. Bo tutaj niby wszystko jest spoko, ale ten przedmiot nie ma szansy na posiadanie takich statystyk jak ten przedmiot. I tutaj przykładowo maksymalne zdrowie, zwróćcie uwagę, że jest 310, a tutaj jest 497, więc... No siłą rzeczy to raczej ten pierścionek będzie moim głównym pierścionkiem, znaczy będę go używał. Dobra, no i na koniec mamy amulety, czyli rzecz, której nienawidzę. Mój amulet ma mistrzostwo broni, spoko. Plusy do zręczności, spoko. Redukcję czasu odnowienia do wywalenia i obrażenia. Czy jestem w stanie znaleźć lepszy amulet? Zobaczmy. Ciernie do przerolowania. Obrażenia od umiejętności napaść mogłyby być. Czas działania kapliczek? Nie. Więc ten amulet idzie do sprzedaży. Obrażenia od umiejętności napaść może być, redukcja czasu odnowienia może być, redukcja obrażeń od pobliskich wrogów może być i zabójczy jad też chyba może być z tego co pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby ten amulet był lepszy od mojego. Raczej nie zdecyduję się go używać. Lećmy sobie dalej. Tutaj mamy jakiś potężny amulet, redukcja czasu odnowienia, redukcja obrażeń, ciernie, redukcja obrażeń od odległych wrogów. Gdyby tutaj było od pobliskich wrogów, to byłoby spoko, ale że jest od odległych, to raczej nie interesuje mnie ten amulet w ogóle. A, więc nie wiem w sumie skąd on się tutaj wziął, przepraszam. Redukcja czasu odnowienia 9,2%, 8% obrażeń. No i dupa. Otrzymywane leczenie i czas działania ograniczenia kontroli. Nie są to rzeczy, które mnie jarają. A na moim mam zręczność, mam pasywkę, mam redukcję, mam obrażenia. Jeszcze przeroluję sobie tę redukcję czasu odnowienia umiejętności nasycenie przykładowo na redukcję czasu odnowienia albo na prędkość chodzenia i będzie spoko. Więc to odrzucamy. I zostaje nam ostatni amulet. Nasycenie nie używam. Zręczność spoko, obrażenia od pułapek spoko, redukcja obrażeń. No, ten amulet też możemy zostawić. Jeżeli chodzi o... To dobry odzysk. Tutaj już nie patrzymy za specjalnie na te aspekty, bo jesteśmy leniwi, więc kasujemy to. Okej, okay. Została do podjęcia jeszcze decyzja odnośnie spodni i przerolowanie tych oto przedmiotów, tak żeby tutaj dorzucić sokety i tym podobne sprawy. Więc pozwolę sobie te spodnie, nad tymi spodniami się zastanowić i za chwilę będziemy robić resztę. Dobra, mniej więcej wiem, chociaż w kilku kwestiach nie mogę się zdecydować, ale pójdziemy sobie przerolować te przedmioty i będziemy myśleć w trakcie tego. Zaklnij przedmiot. I tutaj mamy siłę woli do przerolowania. I chcielibyśmy redukcję przykładowo czasu odnowienia. Szybkość ataku i inteligencja nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o szybkość ataku, to ja podstawowych umiejętności nie używam do niczego, więc nie jest to jakieś super istotne. Znaczy używam, ale nie jest to super istotne. Inteligencja nie jest rzeczą, którą chcę mieć. Lecimy dalej. Odporność, redukcja czasu odnowienia. To jest spoko. Tutaj możemy sobie zerknąć, jaki jest maksymalny roll. Maksymalnie to jest 10%. Więc myślę, że spokojnie jeszcze możemy rolnąć. To nie i to nie. Odporność na truciznę nie. Szybkość ataku podstawowe nie. Nasycenie zimnem nie. Redukcja czasu odnowienia jest mniejsza. Otrzymywane leczenie nie. Też nie chcemy przesadzać z tym rolowaniem. Wszystkie redukcja czasu odnowienia 8,5%. I to jest moim zdaniem spoko. Lecimy sobie dalej. Mamy pancerzyk i w naszym pancerzu... jeżeli chodzi o pancerze, tak właśnie. Nie mogę się dalej zdecydować. Wszystkie wyglądają tak naprawdę spoczy. Mój aktualny ma wszystkie współczynniki, max zdrowia i pancerz. Mogę przerolować obrażenia od nasyconych umiejętności, przykładowo w plusy do obrażeń, albo w jakąś redukcję i też będzie ok. Tutaj będę miał całkowite obrażenia. Dobra, zróbmy tak, bo ja jestem trochę wzrokowcem. I chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Redukcja obrażeń w stanie ten... No dobra, to może być, ale przerolujmy to, inteligencja nie. Ile ten pancerz? My tutaj musimy wyrolować maksymalne zdrowie, żeby to było sensowne. Nie.
No i nie chcę się to maksymalne zdrowie wyrolować. Tutaj musimy przerolować obrażenia typu trucizna na bodajże armor. Całkowity pancerz, ale trochę więcej tego całkowitego pancerza. O, jest, dobrze. Mamy dwie takie zbroje. Ta, którą ja mam, ma całkowity pancerz, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że ona jest ulepszona. Maksymalne zdrowie i statystyki. A tutaj mam redukcję obrażeń. Aha, i jeszcze możemy sobie przerolować na tej mojej zbroi. Ja wiem, że to jest głupie wydawać te matrzy na rolowanie itemów, których się nie używa. Ale ja tak lubię. W sensie mi się lepiej myśli, jak ja coś widzę, a nie jak coś jest w teorii. I tutaj mamy teraz redukcję obrażeń, całkowity pancerz, max zdrowie i współczynniki. A tutaj mamy całkowity pancerz, max zdrowie, redukcję obrażeń od pobliskich wrogów oraz odporność na cień. Współczynniki kontra odporność na cień, tak jakby na to nie patrzeć. Ciężki wybór, ale chyba pójdę w to. Nie wiem, nie mogę się zdecydować, będę myślał jeszcze. Tutaj sobie rolujemy mroczny całun w maksymalne zdrowie, jeżeli się nie mylę. Piernie. Nope. A tu w ogóle potrzebuję czarci róż do rolowania tych spodni, ciekawe czemu. Redukcja obrażeń od odległych wrogów. Mało istotne. Ile dobrze mówię, że ja tutaj... Redukcja obrażeń, szansa na unik, całkowity... Tak, no zdrowie potrzebuję. Okej, widzę, że to zdrowie nie wypada. A już wydałem dużo golda. Więc na razie sobie te spodnie darujemy i weźmiemy sobie inne. Tutaj mamy nasycenie, trująca pułapka, redukcja obrażeń, całkowity pancerz. Czyli w tym przypadku nasycenie nas interesuje, tak? Wyrzucenie. I ponownie maksymalne zdrowie. To też może być. Ale z tego co widzę, to maksymalne zdrowie tak bardzo tutaj wypada, że aż nie wypada. Chwila, aż sprawdzę, czy na spodniach może być maksymalne zdrowie. Sprawdziłem, może być. Aczkolwiek nie mogę tego potwierdzić. Może nie wiem, co ja wybrałem. Mikstury. Częstotliwość wypadania, redukcja obrażeń. Okej. Okay. Na razie sobie to darujmy. I tutaj mamy ciernie do przerolowania. Okay. Aha, czyli legendarne kosztują czarci róże, a żółte nie kosztują. A jest maksymalne zdrowie z bardzo bogatym rolem. 345 w momencie, kiedy jest 690 maksymalnie. No. Dobrze. Tak więc, póki co wygrywają te spodnie, bo mają najlepsze statystyki. Jak dla mnie. Mamy maksymalne zdrowie, redukcję, trującą pułapkę, całkowity pancerz. Tutaj mamy redukcję obrażeń, całkowity pancerz. Chociaż jest tu kurde więcej tych statystyk. Nie wiem, czy jednak nie pozostanę przy tych spodniach. A tutaj mamy jeszcze takie portki, które no nie za specjalnie chciały się przerolować. Dobra, to zniszczymy. Nad tym się zastanowię. Już nie będę tego pokazywał, bo nie wiem, pomyślę co tutaj wybrać. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to na amulecie chcemy przerolować to w coś ciekawego. Szansa okaleczonych wrogów, redukcja kosztu energia, to może być. Lećmy dalej. Całkowity pancerz. No nie do końca jestem przekonany co ja chcę. Nie chcę tego chyba. Opla. Inteligencja, nie chcemy tego. Dobra, i tutaj niestety na razie musimy z tym zostać, bo mi się kończy gold, co jest bardzo interesujące. Obrażenia od odsłonięcia. Obrażenia zadawane wrogom, zatrucie, tak? Max zdrowie, obrażenia od odsłonięcia, pobliskim albo zatrucie. Weźmiemy to, przerolujemy. Zobaczymy, co nam wypadnie. Szansa nakryta, niestety dosyć niska, bo maksymalna jest... A nie, 5% jest, okej. Okay. Dobra, to nawet to nam się udało. I tutaj sobie bierzemy, przerolowujemy obrażenia zadawane
wrogom ograniczeń kontroli. Trafienia krytyczne, max zdrowie, generowanie zasobów i chcielibyśmy tutaj mieć kryta. Szansa na trafienie krytyczne, ale może uda się więcej. Jest 3,8. Uda się jeszcze więcej. Jest 4,6. Okej, okay. I mamy. Dobra, więc to sobie już przetentegowaliśmy. Zostały jeszcze bronie, proszę Państwa. Dobra, mamy brońki i tutaj jeżeli chodzi o bronie, to w przypadku kuszy, przypominam, nie interesują nas obrażenia. Interesują nas statystyki, żeby ta broń dawała jak najciekawsze i najlepsze statystyki. Przykładowo takie jak obrażenia od odsłonięcia, od trafień krytycznych, albo jakieś inne obrażenia, czy też zręczność. Zręczność jest tutaj istotna, ponieważ jest to multiplikator naszego damage'u. A na broni dwuręcznej możemy tej zręczności naprawdę dużo mieć. W przypadku każdej klasy będzie to inna rzecz. W przypadku barbarzyńcy będzie na przykład siła, w przypadku czarodziejki będzie to inteligencja. Chodzi o statystykę, która zwiększa obrażenia od umiejętności o x%. To jest główna statystyka. I tutaj, przykładowo, jeżeli chodzi o to, mamy maksymalne szanse na egzekucję okaleczonych wrogów, nie interesuje nas. Obrażenia od umiejętności główne spoko, oszołomienie i specjalne niestety nie interesują nas. Obrażenia zadawane pod wpływem pułapki spoko, zamrożenie, spowolnienie nie do końca, specjalne nie do końca, więc to odrzucamy. Dalej, obrażenia zadawane okaleczonym wrogom poniżej 35% życia, nic specjalnego. Nasycenia nie używamy, ograniczona kontrol używamy i trafienia krytyczne używamy, ale mamy tylko dwie, więc odrzucamy tą broń. Dalej, obrażenia od trafień krytycznych od nasyconych nie używamy, po bliskim używamy, bo biegamy. Ograniczoną kontrol używamy, obrażenia od odsłonięcia używamy. Jeżeli przeroluje pierwszą statystykę w Dexa, czy tam zręczność, będzie super. Więc to jest nasz potencjalny upgrade'ik. Możemy go sobie na spokojnie wymienić już. Dalej, mamy ogłuszenie not. Pułapki tak, główne tak, zręczność tak. Tutaj mamy o wiele lepszą sytuację, tak myślę, ponieważ musimy przerolować ogłuszenie w... obrażenia od odsłonięcia. Dobra, więc mamy dwie potencjalne kusze. Zobaczymy, gdzie uda nam się prędzej wyrolować coś sensownego. Okaleczenie mech dla mnie. Zręczność spoko, główne spoko. No i tutaj mamy jeszcze jakąś tam egzekucję. Nie jest to super istotne, ale gdyby nie udało nam się wyrolować na tych broniach, to możemy sobie ten szczęśliwy traf przerolować na coś innego i to też może być całkiem spoko. Tutaj mamy okaleczonych wrogów, główne ograniczoną kontrol zadawane pobliskim wrogom. Ponownie tutaj możemy sobie tą kuszę zostawić do potencjalnego rolowania. Zobaczymy, co po prostu najszybciej nam się wyroluje. Obrażenia od przytłoczenia? Nie. Wszystkie współczynniki nie. Dex jest ok. Obrażenia od umiejętności główne są ok. Natomiast te dwie statystyki nie są ok, więc to odrzucamy, mamy ciekawsze propozycje. Obrażenia zatrucie, może być pułapki, może być obrażenia od odsłonięcia, może być obrażenia od trafień krytycznych, może być. I tutaj tak naprawdę mamy, jakby nie patrzeć, bardzo dobrą kuszę, nie wiem czy nie najlepszą z tych wszystkich. Dalej, obrażenia od odsłonięcia spoko, wszystkie współczynniki mech, zamrożenie mech, odlegli wrogowie mech nie nadaje się. Spowolnienie nie, pułapki tak, umiejętności specjalne nie, główne tak, czyli mamy dwie z czterech, a szukamy trzech z czterech. Wyrzucamy to, będziemy rolować te kusze. Jeżeli chodzi o broń, dobra, czas na główną broń. Mówię główną broń, ponieważ to jest broń, którą ja zadaję obrażenia. W przypadku Łotra i Barbarzyńcy jest tak, że po prostu mogą te klasy zakładać więcej broni i nie wszystkie bronie liczą się do obrażeń. W przypadku czarodzieja, druida i nekromanty masz jedną broń i nie masz takiego problemu. Natomiast w przypadku Łotra tutaj ta broń nie ma znaczenia w tym buildzie. Jak sobie wymienię build na inny, to będzie miała znaczenie, ale w tym przypadku nie ma. Jeżeli chodzi o obrażenia, obrażenia są liczone od tych broni do walki wręcz. I tutaj mam taką broń, która ma moc przedmiotu 10 większą od mojej aktualnej broni, czyli automatycznie będzie miała większą ilość obrażeń. Czy wymieniamy tą broń o tak? Nie. W przypadku tak małej różnicy mocy przedmiotów, gdzie mamy tutaj 800, a tutaj 810, warto jest spojrzeć na afiksy, bo jeżeli na mojej broni, tej nowej, z wyższą mocą przedmiotu będą słabe afiksy, to nie zawsze opłaca się ją wymieniać. Natomiast w tym przypadku jest to całkiem spoko wymiana. Moja stara broń, czyli ta, którą mam teraz w inwentory, ma obrażenia od umiejętności główne, obrażenia zadawane okaleczonym wrogom, zręczność i obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli. Ogólnie dosyć dobry set, poza tymi okaleczonymi wrogami, bo to działa od 35% w dół. Więc mamy tutaj Dexa i dwa razy damage do różnych źródeł. Moja nowa broń ma okaleczenia, czyli to samo, co w przypadku tej starej. Obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli, czyli to samo. Obrażenia od odsłonięcia, które są bardzo istotnymi obrażeniami, które nie
nie są w jednej puli obrażeń, tak jak te od, od umiejętności głównych, czy te od zadawanych wrogom ograniczeniem kontroli. Obrażenia od odsłonięcia są po prostu ważniejsze z pewnego względu, o czym będzie w filmie o damage'u. Mamy jeszcze szczęśliwy traf, który możemy przerolować w dexa i wtedy nasza nowa broń będzie o wiele lepsza, czy w sumie moja nowa broń. I tak to wygląda. Jeszcze możemy sobie skoczyć te kusze porolować, zobaczymy co nam tam wyjdzie, aczkolwiek strzelam, że nie zrobimy zbyt wiele roli, bo mi się gold skończył, więc będzie trzeba trochę golda pofarmić, nafarmić, żeby móc te wszystkie rzeczy ustawić. Tutaj chcemy to ogłuszenie przerolować w coś innego, najlepiej żeby to były obrażenia od odsłonięcia. Wrogom zatrucie, współczynników, może być. Ile to nas kosztuje? Aha, okej. Okay. Odległym wrogom, no niestety ani jedno, ani drugie. Mogę jeszcze jeden roll zrobić. Ja chcę to robić. No dobra, zróbmy. No niestety nie bardzo. Więc ta kusza na chwilę obecną jest spoko, ale może będzie jakaś lepsza. W przypadku tej broni mamy nasycone umiejętności, to nam się nie podoba. Obrażenia zadawane po bliskim wrogom, co jest spoko. Ograniczonej kontroli spoko, odsłonięcie spoko. Czyli chcemy to przerolować w zręczność. I mamy zręczność, pięknie. I mówiąc krótko, ta broń jest moim numerem 1 teraz. Tutaj oczywiście trzeba jeszcze dorzucić jakieś aspekty. W przypadku tej broni chcemy przerolować to najlepiej w tę zręczność, tak myślę, że będzie tutaj spoko. Rol tej zręczności jest wysoki, bo mamy 49, 63, mamy 58. Dobra, i tak mniej więcej wygląda wybieranie przedmiotów. Wiem, że ten film prawdopodobnie jest długi i być może tutaj nie ma wszystkiego powiedzianego, ale starałem się zrobić film, który jest uniwersalny dla każdej klasy postaci i buildu, plus też przedstawić trochę tok rozumowania i to, na co zwracać uwagę. Tak więc mam nadzieję, że Ci się to wszystko podobało i wyciągnąłeś z tego dużo wiedzy dla siebie. Natomiast jeszcze istotną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, jak działają przedmioty w Diablo 4. W sensie, na jakiej zasadzie te przedmioty wypadają, co jest czym, czym są przedmioty święte, czym są przedmioty starożytne oraz o co chodzi z tym item levelem 725 i innymi item levelami. I to wszystko tłumaczę w tym filmie, który się tutaj wyświetla, więc jeżeli chcesz go obejrzeć i chcesz się tego dowiedzieć, to klikaj i oglądaj, a ja się żegnam.